Dzień dobry, z tej strony Maurycy Wilka, jest ze mną Sara Temer oraz Mara Wów, nie pamiętam nigdy jak to wygląda. Mara. Halo Sara. Hej. Hej, dokładnie, a jak jest Wilk, to jest Aui, albo jakkolwiek inaczej. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się głównie na streamie, którego gospodarzem jest Sara Temer, youtuberka zajmująca się, no jak wiecie, i nagrywaniem w głównej mierze wszelkiego rodzaju i Total Warów, ale nie tylko, oraz Mara, która słynie z serii Halo. Obydwie są moimi adoptowanymi córkami. No to jakbyście nie wiedzieli, ja jestem już bardzo stary, zgrzybiały i milion innych rzeczy, ale o tym się pewnie dowiecie w trakcie tego streamu. No ale, dzisiaj nie ma być tak zabawnie, dzisiaj porozmawiamy o takim bardzo niezgłębionym temacie rzece, tak, jakim jest tolerancja. Tak pokrótce, wszyscy, którzy znają i widzowie Sary wiedzą o tym, że jest osobą transseksualną. Z kolei Mara jest z orientacji homoseksualnej, lubi po prostu dziewczyny, tak? Porozmawiamy o tym, dlaczego, po co, tak? Ja nie mam takich problemów, ale absolutnie i staram się wspierać wszelkiego rodzaju i walkę to jest za duże słowo, ale edukowanie wszystkich, na czym polegają jakby i te orientacje, tak? Czy też zmiany orientacji, czy kwestie dotyczące transpłciowości wśród ludzi, którzy źle czują się we własnych ciałach, kiedy jakby w mózgu, tak, w duchu pozostają albo kobietami, albo mężczyznami. To jest bardzo, bardzo ważne. Okej, okay. Ja będę miał pierwsze pytanie, dobrze? Tak, żeby wprowadzić widzów, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, nie wszyscy i jakby znają was. Sam kościec tego, jak to u was wygląda. Zacznę od Sary. Sara, słuchaj, ile miałaś lat, kiedy poczułaś, że coś jest nie halo, coś jest nie tak? Około 10. Że jest nie tak w kontekście tym, że nie jesteś w tym ciele, w którym powinnaś. Około 10 zaczęłam zauważyć, że coś mi nie pasuje. Tak przedział 9-11 jakoś. No ale chwila zeszła, zanim powiedzmy zrozumiałam, co mi nie pasuje. Ale około 10 lat można powiedzieć. I miałaś 10 lat wtedy, tak? Tak. I byłaś już tego pewna, czy to jeszcze było takie na tej zasadzie? Nie, mówię, że kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi początkowo. To było takie, że widzę, że coś mi nie pasuje ze mną, ale nie byłam w stanie określić precyzyjnie co. Dokładnie 5 lat. A Mara, u ciebie jak to było, kiedy stwierdziłaś, że no jednak dziewczyny tak naprawdę, tak? Nie chłopcy, tylko dziewczyny odpowiadają twoim zainteresowaniom. Jak to było tak u ciebie, naprawdę Mara? Zawsze. Zawsze, nie. Ale co, miałaś 2 lata i mówiłaś, Kasia, a kurde, kocham cię? Nie, wiesz, nie byłam tego jakoś świadoma czy coś, tylko zawsze patrzyłam się na, wiesz, na dziewczyny, na kobiety i nigdy jakby nie miałam pociągu do chłopaków, nie? No bo wiesz, to była podstawówka czy coś, to nigdy, wiesz, nie patrzyłam, czy to, wiesz, tak na moich rówieśników, na chłopaków, czy nawet na filmach, na bajkach, tylko tak zawsze na kobiety. Zawsze na kobiety, prawda? Tak. To nie, że byłam świadoma tego czy coś, tylko zawsze właśnie do tego mnie ciągnęło. Dopiero, wiesz, przez długi czas nie byłam tego świadoma, bo przecież kiedyś nie mówiło się, nie rozmawiało się na takie tematy, wiesz, na tematy LGBTI, seksualności, orientacji i w ogóle, więc no nie byłam tego świadoma. Tak było tak po prostu dla mnie, nie? Też jakoś nie zastanawiałam się. Okej, okay, słuchajcie, ale no tak, i tutaj w tym momencie rodzi się pewien problem, tak? No żyjemy w Polsce, tak? Polska nie jest złym krajem tak naprawdę, ale niezwykle skostniałym kulturowo i religijnie, jak wiemy. W związku z tym ta społeczność nasza, tak, która zaczęła się dopiero odradzać w jakiś sposób tolerancyjnie w 2000, bodajże 5 roku, tak najmocniej, bo wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, że ktoś jest trans, homo, czy jakkolwiek inaczej, tak, zaczęła w ogóle akceptować i przyjmować do siebie, i to w bardzo niewielkim odsetku na początku, że można wolić dziewczynę, albo można czuć się chłopakiem, dziewczyną, albo nawet przebierać się w ciuszki damskie lub męskie, bo no, traktowały to jako zboczenie, tak? Wtedy, kiedy Europa gdzieś była daleko z przodu tak naprawdę i tego typu sytuacje były raczej, no, jakby nie było krytykowane i nietolerowane, tępione przez ludy cywilizowane, kulturowo jakby i zachodnie tutaj cywilizacje z tego słyną, tak u nas dalej jakby i była sytuacja taka, że ludzie, zwłaszcza z tacy prości tak naprawdę, tak, gdzieś, tępili to jako zło. Kościół katolicki trend jakby cały czas na wszelkiego rodzaju mszach mówił, słuchajcie, szatan w nich wstąpił, no i tak dalej, tak.
te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam i depresjonowały osoby innej płciowości, więc na pewno osobom, no, 20-letnim, jakby nie było, jedna i druga jest 20-paroletnimi osobami, mogło to przeszkadzać, ponieważ czułyście się nieakceptowalne, zwłaszcza, że obydwie pochodzicie, no, może nie z wielkich aglomeracji, ale z małych miejscowości. Więc i powiedzcie, jak czułyście się z tym, tak naprawdę, teraz od ciebie, Mara, zacznę, że miałybyście to powiedzieć gdzieś na forum publicznym w zakresie swojej miejscowości, tak? Polskiej miejscowości oczywiście, nie niemieckiej, tak jak Mara, ty wyjechałaś, tylko jakiejkolwiek innej. Jeśli chodzi o mnie, to ja nigdy jakoś nie miałam z tym jakiegoś problemu, żeby powiedzieć, no jestem jaka jestem. To czy komuś to odpowiada, czy nie, no to że tak powiem, to już jest kogoś problem. Jeśli przez to, nie wiem, nie będzie chciał ze mną mieć kontaktu albo przestanie mnie lubić, no trudno, ale taka jestem. Nie każdy będzie cię akceptować. Bo dużo osób tak naprawdę, które jakby i są innej orientacji, czuje się często dyskryminowana przez otoczenie, prawda? No tak jest, to wiemy, tak? Mhm. Ona poglądowo, że tak powiem, jest święcie przekonana o tym, że to, że jesteś innej orientacji, tak, czy w wypadku Sary jest to jeszcze inny problem, tak, to jest to złe, nieakceptowalne, jest to rodzaj zboczenia, choroby umysłowej, tak, jakkolwiek to brzmi. I kiedy oczywiście osoby światłe, tak, mają świadomość tego, że tak po prostu jest, tak natura powiedziała, tak głównie, tak się wydarzyło i nie należy z tego jakiegoś wielkiego halo robić. U nas w Polsce jest trochę inaczej. A ty, Sara, powiedz mi, no bo ty żyjesz w mojej miejscowości, jak ci przychodziło mówienie o tym, tak? Otwarcie. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, umiem. Mówisz już o tym w ogóle? Znaczy, no? Może zacznę tak od początku, jak ja to postrzegałem, jak miałem takie 10 lat właśnie. Ogólnie u mnie w mieście jest taki stan, jakby to powiedzieć, świadomości społecznej, że ja przez bardzo długi czas nie widziałem, że jest coś takiego jak homoseksualizm, nie mówiąc o czymś takim jak transseksualizm. Tak więc początkowo ani nie rozumiałem, dlaczego mam troszkę inne spojrzenie na orientację niż ludzie wokół mnie, ani też nie rozumiałem, ani nawet nie wiedziałem, jak to nazwać, to, co ja po prostu czułam w kwestii samej siebie. I jakby to powiedzieć, no niestety trafiłam tutaj na rodzica, który wymarzył sobie troszkę inną mnie, przez co w sumie od dzieciństwa byłam przez różne rzeczy tępiona, bo a to czytała mnie takie książki jak trzeba, a to robiła mnie nie to, co trzeba i tak dalej, tak więc w kwestii mówienia czegokolwiek głębiej o własnych odczuciach, to po prostu wyszło mi kalkulacyjne, że nie ma sensu tego mówić, bo to się po prostu mi nie opłaci w żaden sposób już na obrębie po prostu tutaj osób, z którymi mieszkałam. A zaś obecnie, jakby to powiedzieć, nie wiem, nie wychodzę za bardzo sobie nie mam za bardzo kontaktu z ludźmi z mojego miasta, ponieważ jeśli mam z kimś kontakty, to poza miastem, a jeśli już w obrębie miasta, no to najczęściej wygląda tak, że bawi mnie po prostu, jak ludzie patrzą na mnie i kompletnie nie wiedzą, czy mówisz pan, pani, czy co. I w sumie nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć odnośnie moich odczuć, odnośnie społeczeństwa. No tak, ale czy na przykład otwarłaś się na tyle, że na przykład wyszłaś do ludzi, tak? Przebrałaś się w sukienkę na przykład na środku miasta, tak? Tam, gdzie mieszkasz i powiedziałaś, jestem Sara, tak? Nie lubię sukienek. No okej, okay, no czyli ale jakiekolwiek damskie rzeczy, takie, które gdzieś no mówią, że ty jakby jesteś dziewczyną, tak? Chodzę w bluzie z wilczymi uszkami, zalicza się? Rozumiem, takimi wilczymi różowymi, tak? Nie, szare. Szare. Wilku, no właśnie, no złą osobę znalazłeś, nie jestem trutranską, przepraszam. No nie, to absolutnie nie jest trans, tak? No ty jesteś transseksualistką, tak? Ale nie I tyle. Ja jestem zupełnie inna niż powszechny stereotyp osoby transseksualnej. Więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na twoje pytanie, bo po prostu nie wyróżniam się za bardzo. Ja w międzyczasie czytam też czat, więc na wszelkiego rodzaju jak nerd. Uwagi, które przeczytam, to będę. No tak, czyli zacznijmy od tego, że Sara jest dziewczyną nerdem, tak? I tak się czuję.
Klasyk dziewczyny chłopczycy. Bardzo ładnie to napisała Winter Werbul. Jak dla mnie, generał Pancer napisał, jak dla mnie te odstępstwa są ok, póki nie zacznie ktoś narzucać swoje osoby. Ja myślę, że to nie dotyczy generała, tylko odstępstw, tylko w ogóle narzucania swojej osoby, gdziekolwiek i kimkolwiek jesteśmy. Bo to nie jest narzucanie, tak? Inność nie jest narzucaniem. Narzucaniem jest narzucanie swoich opinii i to jest taka najgorsza rzecz, jaka może być. Okej, słuchajcie, czyli mamy jakby już taki początek, który opowiada o tym, jak one tutaj, te nasze dwie dziewczyny obecne, podchodzą do kwestii i tego coming outu w swoich miejscowościach, tak, wśród swoich bliskich. Jak widać, nie jest prosto, chociaż Dasia tutaj, Mara, przepraszam, jakby i ma do tego troszeczkę inne podejście, ma to po prostu w nosie. Wcale się z tego powodu nie dziwię, bo w zasadzie tak powinno być. Wiesz, teraz mam to w nosie. Słucham, znaczy... Teraz mam to gdzieś. Ma to w nosie tak naprawdę i to jest bardzo zdrowe podejście tak naprawdę, bo dzięki temu jakby i nie cierpi jak większość osób innej orientacji, która w jakiś sposób czuje się prześladowana. Przepraszam bardzo. I to prześladowanie powoduje to, że wśród wiele innych osób, nie takich jak Mara, tak, bo ona jest skonstruowana dosyć mocno pod tym względem, nie przejmuje się, czuje się wyalienowana bardzo często w społecznościach, tak, w społeczeństwie i niezrozumiana, co powoduje z kolei wśród nich bardzo często wzrost agresji i takiego, który wynika z braku akceptacji i takiej próby walki, czasami też również niezręcznej, tak? No i wiadomo, że każda walka i niedogadanie powoduje wojnę, tak? A wojny przeradzają się w ferowanie wyroków i tak dalej. Czyli to się nakręca jak taka wielka kula śniegowa tak naprawdę, prawda? A wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ludzie są niedoedukowani, tak? W kontekście inności. Dobrze, ja za was zapytam we dwie, czy wiecie skąd się bierze brak tolerancji? Z niewiedzy. Strach przed innością po prostu. Tak, a ty Dasia? Niewiedza, strach i głównie później jakby też ma związek, znaczy też ma wpływ otoczenie i rodzina. Tak, to prawda. Kluczowo, dokładnie tak jak powiedziałeś. Ale głównie głównie ludzie boją się czegoś, czego nie wiedzą. Mhm. Ludzie boją się, słuchajcie, naprawdę boją się wtedy, kiedy czegoś nie znają, nie wiedzą, tak? Najczęściej. Czasami również jest to dodatkowo spowodowane tym, że przykładowo tak jak ja, tak ja jestem już starszym panem po 40, zbliżam się do 50, wychowałem się też w małej miejscowości i moja babcia, słuchajcie, powiem wam taką ciekawostkę, głosiła taką tezę, że każda osoba homoseksualna, pasz mężczyzna, gej, jest zła. Nie mogłem wychodzić do lasu, naprawdę, tak? I tak to wszystko wyglądało, jako mały chłopak i to we mnie gdzieś tam przetrwało bardzo długo, zanim nie poznałem gejów i innych osób homoseksualnych, że gej to jest taki złoczyńca, który tylko czyha na mnie gdzieś w lesie i on mi zrobi krzywdę. Naprawdę. I uwierzcie mi, zupełnie poważnie, że tego typu podejście pokutowało bardzo, bardzo długo i później oczywiście może nie napadał, te opowieści nie przenosiły się na to, że ktoś na was napadnie, ale za każdym razem ten rodzic, tak, wychowany przez babcię i kolejny dzieciak w tej rodzinie bardzo często przenosił poglądy swoich rodziców oraz tego, co usłyszał w swoich społecznościach, tak, bo to wszystko gdzieś było klonowane, na tą osobę, która niczemu, no Bogu ducha winną tak naprawdę, była po prostu inna, tak? I tyle. Dyskryminacja pod tym względem, tak, uwarunkowana kulturowo przede wszystkim i religijnie, tak jak w Polsce, jest bardzo trudna do wykorzenienia, tak? Dlatego później takie osoby młode najczęściej, jak na przykład Sara i Mara, mogą powtarzać, Boże, jak nie chce mi się żyć w tym kraju, jak tu jest źle. Ja nie mówię, że wy tak mówicie, tak, ale spotkałem wiele takich młodych osób. Jak tu jest stopień niezrozumienia, dlaczego oni walczą, dlaczego krzyczą, dlaczego chcą nas odrzeć z godności. Często są też próby samobójcze, ponieważ poziom dyskryminacji, prześladowania jest przerażający. Nie jest on poparty żadną formą edukacji, tak, żadną formą obrony ze strony również, co jest bardzo niedobre, ze strony polityków, tak, którzy też w tych ukorzenionych i kwestiach i dotyczących tego wiedzy o innych orientacjach żyją. No i to buduje taką wielką, nieprzekraczalną przepaść. Może inaczej, z całą pewnością, tak, potrwa to jeszcze 10-20 lat, zanim będziemy na przykład na poziomie Niemiec czy Holandii, gdzie ta inność i to, że mężczyźni, dwaj czy dwoje kobiet spaceruje ze sobą ręka w rękę, nie będzie postrzegane jakby, nie wiem, para kosmitów szła,
i będzie to normalne. No dobrze, a co wy powiecie mi na taki zarzut właśnie odnośnie tego, co powiedziałem? Bardzo często ludzie, tak, często, niezwykle często ludzie denerwują się, tak jak tutaj zresztą Pacer napisał, nie pokazujcie tego na ulicach, bo to jest zboczone. Ja się zgadzam na to, że jesteście homo, okej, niech będzie, bądźcie, ale nie pokazujcie tego, tak? Nie idźcie za rękę, tak? Nie możecie mieć dzieci, bo je źle wychowacie i one na pewno będą chore, tak? I tak dalej. Co by na to tak naprawdę, tak? Wiem, jak jest na Zachodzie, tak? Jak do tego Zachód podchodzi. W Polsce oczywiście to już jeszcze absolutnie jest nie do pomyślenia. Od ślubów pomiędzy osobami tej samej płci po właśnie tego typu i pokazywanie uczuć poza dużymi wielkomiejskimi i miejscami. Czy sądzicie, że to się zmieni? To jest jedna rzecz i macie taką nadzieję? I czy uważacie, że te osoby mają rację i lepiej się nie wychylać? Mara, ty powiedz pierwsza. No, znaczy się za dużo pytań na raz. Zatrzymam się pierwszy. Ale no, dla mnie to jest takie trochę smutne, bo okej, okay, są większości i mniejszości, ale co jest takiego strasznego w tym, jeśli dwie osoby tej samej płci idą i trzymają się za rękę? Co jest w tym takiego jakiegoś obrzydliwego, obleśnego lub nie wiadomo jak strasznego? To jest to samo, to są dwie osoby, które się kochają i są razem szczęśliwe. Co jest w tym takiego strasznego? Nie wiem, że to jest, nie wiem, że kogoś to może obrzydzać, to po prostu nie patrz. Popatrz w inną stronę i idź dalej ze swoim życiem. Mhm. Że nie wiem, czemu to jest taki problem, że tak powiem, kto kogo kocha. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna, nieważne jaka płeć, tylko chyba, że tak powiem, uczucie się liczy, a nie właśnie płeć. Nie wiem, dlaczego to jest jakiś taki wielki problem. Że... Ale jest, prawda? Wiesz, że jest. Słyszałeś. Wiem, że jest. To jest ogromny problem i inne kraje coraz bardziej już są otwarte na to, że można brać ślub albo przynajmniej tam konkubina, jakieś takie związki właśnie oficjalnie robić, a w Polsce to jest cały czas nie do pomyślenia. Że to... Nie rozumiem tego. Okej, okay, a ty Sara, jak uważasz? Znaczy ogólnie rzecz biorąc, bo tutaj częsty zarzut osób heteroseksualnych, tych, które nie są pozytywnie nastawione w stosunku do osób homo, że osoby homo się obnoszą ze swoją seksualnością i ogólnie rzecz biorąc tym miejscem się tak bardzo wydaje, że te osoby hetero tak bardzo nie zdają sobie sprawy, ile... Jak oni się obnoszą. Tak, jak oni się obnoszą, ile oni mają swobód społecznych, bo nikt nie zwrócił uwagi na to, że chłopak i dziewczyna idą ulicą za rękę, a jak idzie już na przykład para chłopców trzymając się za rękę, to na pewno polecą za nimi wyzwiska, prawie na pewno. Też nie zdają sobie sprawy, że na przykład oni notorycznie komentują, że ta dziewczyna mi się podoba, ona zajebiście wygląda. A gdyby chłopak jakiś... To jest aż tak wulgarne. Tak, a gdyby jakiś chłopak powiedział, że do innego chłopaka, że ładnie wyglądasz, no to od razu są podejrzenia, że jest gejem i że chce wyruchać tego chłopaka drugiego. No tak, bo problem leży, że tutaj bardzo ważny pryzmat poruszyłyście we dwie, że ludzie od razu widzą nie kochającą się parę ludzi połączonych miłością, tak, jakby nie było, tylko widzą parę, która od razu gdzieś zaraz pewnie odbędzie stosunek seksualny. Nie patrzą przez pryzmat miłości, tak, tylko patrzą przez pryzmat jakby samego aktu. I to ich razi, tak? Gdzieś tam w ramach jakby wychowania seksualnego wręcz obrzydza tak naprawdę niektóre osoby, tak? Bo mówią, że to jest nienaturalne, tak? Ja myślę, że należy spojrzeć na to głębiej dla wszystkich nietolerancyjnych osób, czy też mających problem ze zrozumieniem, powiem, słuchajcie, spójrzcie w miłość zawsze, tak? W taką miłość, między której sami na pewno każdy z was doświadczył. Raczej każdy człowiek, poza głęboko jakby psychicznymi psychotykami, tak? Socjopatami, psychopatami, doświadczył miłości i miłość jest nieprzewidywalna. Miłość jest czymś, co nas ogarnia całościowo, a seksualny tak naprawdę na każdym etapie, który jest, odbywa się w ramach miłości, no to jest po prostu jakby odzwierciedlenie tego, jakby tego i ukoronowanie tego, co dana para do siebie czuje. Patrzenie na każdego jak przez pryzmat tego, jak oni tam i współżyją ze sobą, nie świadczy o tych ludziach, tylko o tym, co my mamy w głowach.
I taka jest prawda, tak? I tyle. To, że ludzie się całują, no całują się, trudno. Słuchajcie, ja jestem starym facetem, znam też dużo innych jakby starszych osób, tak? W większości wypadków powinienem być ojcem, mi to kompletnie nie przeszkadza. Osobiście, oczywiście nie mogę utożsamiać innych za swoją opinią, ale dla innych starszych osób, czy trochę młodszych mężczyzn, kobiet, mam taką radę. Jeżeli ktoś tak robi, to nie patrzcie, bo on nie robi niczego, co by było w jakikolwiek sposób tak naprawdę złe. Bo to nie, nie wiem, całowanie się dwóch osób na ulicy, to nie jest malowanie ścian, to nie jest niszczenie, nie wiem, mienia jakiegoś, śmiecenie, czy próba spowodowania bójki. Idzie dwoje zakochanych ludzi ze sobą i tyle, czują się dobrze. I uwierzcie mi, że jak człowiek jest zakochany, to poza tą drugą osobą bardzo często w ramach tej miłości po prostu nie widzi innego świata. Naprawdę, innych ludzi. Owszem. Jest skupiony bardzo mocno na tej osobie i to jest powód jego zachowania, a nie dlatego, że on chce eksponować swoje uczucia. On się po prostu cudownie czuje, wspaniale. Miłość jest naładowana endorfinami wszelkiego rodzaju, tak? I po prostu pozwólmy im na to. To nie chodzi, przecież oni nie będą na pewno raczej kopulować gdzieś w miejscu publicznym, tak jak sobie te osoby gdzieś tam w głowach i wymyślają, tylko po prostu są zainteresowani sobą i tyle. Ja myślę, że każdy powinien w takiej sytuacji dać im tą przestrzeń i zainteresować się z kolei swoimi sprawami, a nie to negować. To jest bardzo złe. I tyle. No, ale słuchajcie, jest też inny problem, który się rodzi, jeżeli chodzi bardzo często, który ja kiedyś poruszałem. Czekaj, Maurycy. A mogę tylko też coś powiedzieć? Posarze? Tutaj Winter zwrócił uwagę na jedną rzecz, która to jest często zauważana, że najczęściej osoby, które atakują osoby homo, boją się, że same mogą być homo. Ale to... No to jest prawda być może, że gdzieś... Badania nawet kiedyś czytałem, to jest taka fajna rzecz, że, które mówią o tym, że na początku, gdzieś na pewnym etapie życia, naprawdę polecam poczytać, bo jest tego dużo w internecie, każda osoba gdzieś w jakimś stopniu przejawia te homoseksualne jakby i odruchy. Praktycznie każdy człowiek, tak, ma taki moment w swoim życiu, jak jest bardzo mały, że coś takiego się u niego dzieje. Naprawdę, naprawdę. I to jest niesamowite tak naprawdę, bo świadczy o tym, no można powiedzieć każdemu, słuchaj, ty hipokryto w tym momencie, prawda? Mm. Dasiu, ty chciałaś coś powiedzieć? No tak, chciałam sobie powiedzieć, że częściej widziałam osoby heteroseksualne, czyli mężczyznę i kobietę, tam jakoś, jak się midzili i tak dalej, gdzieś w miejscu publicznym, czyli obciskiwali się, gdzieś się całowali i tak bardziej to było wulgarne niż kiedykolwiek widziałam jakieś osoby homoseksualne, żeby to robiły. I no nie wiem, jeśli na przykład, nie wiem, idzie para, która nie trzyma się za rękę, heteroseksualna i nie wiem, coś tam się całują czy coś, no to jak się nie podobam, to przecież nikt im nie zwraca uwagi, tylko idzie dalej albo gdzieś indziej się patrzy. To czemu to jest jakoś tak bardzo prześladowane u osób innej orientacji? A poza tym jest też taki jakby stereotyp, albo takie tak ludzie heteroseksualni myślą, że jeśli, nie wiem, jakaś lesbijka dowiedzą się, że jakaś kobieta jest lesbijką, czy coś, to od razu, albo jakiś mężczyzna z gejem, to od razu myślą, ojej, on na pewno będzie chciał mnie zgwałcić, albo coś, że po prostu będzie jakoś, będzie ktoś, nie wiem, lesbijka będzie się do kobiety dobierać, czy coś. A to wcale tak nie jest, bo nie wiem, czy po prostu każdy, nie wiem, mężczyzna od razu leci na wszystkie kobiety, albo kobieta leci na wszystkich mężczyzn. Nie, to jest tak samo. Że no nie każdy każdemu się podoba i to niezależnie od orientacji. Ale tak no. Właśnie osoby heteroseksualne myślą, że jeśli ta osoba jest homoseksualna, to od razu będzie próbować na siłę dobierać się do nich. To jest takie dziwne przekonanie, którego zupełnie nie rozumiem. Okej, ja to jeszcze posłuchajcie, ponieważ WW tutaj do mnie bierze i taką prośbę kieruje bardzo, bardzo mocno. Nie mów do Mary Perdasia. Mara, sprostujemy to, bo nie wiem, bo napisała, że Mara tego nie lubi. Ustaliliśmy WW z Marą, tak, że jeżeli ja mówię do niej Dasiu, to ona to lubi i tak powiedziała mi i nie wymogłem tego na niej, nie poddawałem jej torturom. Powiedziała, że kompletnie... Ja sama to, no. Tak? Sama to powiedziałam, że nie mam z tym problemu. Tak. I lubisz tak, jak na ciebie mówię, czy nie? Tak. Tak zupełnie szczerze, nie zmuszam cię. Ja wiem, ja mówię to, ponieważ chcę, a nie, że mnie zmuszasz. Musisz WW zapewnić, że nie siedzisz teraz na
na tym krześle tortur tak naprawdę. I że ja cię tutaj trzymam i masz pistolet przy głowie. Mamy to co powiedziała do tego, strzelaj. Tak, to powiedziała strzelaj, tak, ale nie mów. Mamy co do tego ustalenia, tak, adopcyjne, tu też papiery zbieram i mam już powiedziane, że ona lubi, jak ja tak mówię, ale być może nie każdemu na to pozwoli, tak? Mhm. Znaczy tak naprawdę tylko ty tylko mówisz ja tak do mnie, Tasia, no. O, patrz, będzie na to podejście. Tylko ja tak na nią mówię, ale to z różnych powodów do obydwu tutaj pani mam to takie dosyć ojcowskie, to jest taki mój coming out, tak, tutaj teraz, ojcowski stosunek do obu i one to jakoś akceptują, nie wiem jak, ale tak jest. Ale wróćmy dalej do tego. Tutaj piszecie o tym, że mówimy o rzeczach, które są dla wielu z was truizmami, oczywistościami. Moi drodzy, nagrywamy stream nie tylko dlatego, żeby pójść do osób, dla których, które z tym tematem się zmierzyły. Prowadzimy go również dla osób, które nie zmierzyły się z tematem, które będą chciały go wysłuchać i podejmą później refleksję tak naprawdę na ten temat, dlaczego tak to wygląda, zwłaszcza z punktu widzenia osób zainteresowanych i innej orientacji, jak również z punktu widzenia osoby jak ja, starego pokolenia z lat 70. wczesnych, osób, które bardzo często tego nie akceptują. W moim wypadku jest kompletnie inaczej, ja wręcz walczę o to bardzo, bardzo mocno. Tak, tutaj pisze Jula bardzo, bardzo ważną rzecz, Almajstra. Ja też się z nią zgodzę, powiem wam szczerze. Tak, bardzo ważne rzeczy, mówi teraz Jula. Bo chodzi o to, tak, też, i o to w zasadzie to ten kolejny tutaj jakby mój krok do tego zmierza, że LGBT tak naprawdę, tak, bardzo często też wypacza znaczenie walki o tolerancję. Naprawdę, wypacza tą walkę o tolerancję, ponieważ jest tak, że agresja rodzi agresję. Ci ludzie, którzy byli bardzo gdzieś długo dyskryminowani, zaczynają też i być agresywni w stosunku do innych, i zaczynają również z racji takiej zemsty, tak poczucia zemsty, kreować postawę, która też nie jest do końca akceptowalna, tak? Czyli atakowane cały czas żyją w takim otoczeniu i same zaczynają przejawiać agresywne odruchy. Wiecie o tym, że tak jest, prawda? No. Zgadzacie się z tym? Tak. Tak. To tak jest nawet jak w takiej, można powiedzieć, głupiej kłótni. Jedna osoba zaczyna krzyczeć, druga i później to cały czas eskaluje. Tak. I dlatego, to jest no, taki sam przykład, nie? Dlatego najważniejsze w walce winności jest to, żebyśmy my, którzy walczymy o to, żeby ta inność była akceptowana, byli głęboko tolerancyjni. Bo tylko w ten sposób damy innym, pomimo tego, że będziemy ofiarami, i to takie chrześcijańskie niezwykle będzie, tak? Chociaż ja jestem starym poganinem, że nadstawiamy drugi policzek, ale to jest jedyny sposób, żeby pokazać, no halo, ale dajcie nam dowód na to, że my jesteśmy agresywni. Bo w tym momencie, kiedy tą agresję będziemy przejawiać i będziemy tak walczyć bardzo agresywnie, to nie przekonamy innych osób. Tylko wzbudzimy jeszcze większy poziom agresji. Wymaga to olbrzymiego spokoju, olbrzymiej tak naprawdę, słuchajcie, wewnętrznej siły tak naprawdę, żeby czasami nie wybuchnąć, tak? No bo powiedzcie mi, ile razy powstrzymałyście się pod jakimiś, nie wiem, komentarzami osób, które wiedzą, że jesteście innej orientacji, tak? Czy innych przekonać, żeby nie wybuchnąć. Ile razy tak było, że człowiek po prostu się trząsł w środku? No. Prawda? Czasami. Czasem. Ale nie warto czasami podejmować dyskusję. WW napisała, że to zmierza wszystko do radykalizacji. To prawda. Zgadzam się z tym całkowicie. Zmierza to do bardzo mocnej radykalizacji, jeżeli chodzi o w ogóle kierunek tego, w jakim idzie nie tylko Polska, ale też cała Europa, tak? Mówimy tutaj o też poglądach politycznych. Boję się, że również osoby, które są inne, wrażliwe emocjonalnie, które są inne w kontekście orientacji również seksualnej, czy przekonań, które tego dotyczą, w ramach postępującego populizmu, nacjonalizacji, tak, która jest powiązana z tego typu ruchami, że to będzie eskalować. Więc dla mnie taką największą radą, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, jest zachowanie spokoju, nieatakowanie. Ludzie po jakimś czasie refleksję przejawią. Zgodzicie się? No.
Raczej tak. No niby tak. Niby. Ale czasami ciężko jest, że tak powiem, zachować zimną krew i nie reagować, bo sytuacje są różne i czasami pod wpływem chwili no nie myśli się jakoś właśnie tak spokojnie, a nie ma sensu czy coś, tylko czasami tu emocje piorą górę. Tu zgadzam się z Marą. Tak, i powiem wam, co moim zdaniem najlepiej zrobić. Powiem was, co was zdziwi. Ja o tym bardzo długo spędzę. Mara, ty jesteś lesbijką, tak? Sara, jesteś osobą transseksualną, tak? Mhm. Okej. Okay. Nie walczcie, wy nie walczcie. Wiecie, komu zostawcie walkę? Walkę warto zostawić takim osobom jak ja. Ja jestem heteroseksualny, mam lat 46, jak wiecie. Znam całą masę innych osób. Mi ktoś nie powie, że jestem homoseksualny, tak? Ze mną będzie się dużo, nie tylko, ja mówię właśnie o tym mówię, ze mną się będzie dużo bardziej trudno takim osobom dyskutowało, zostanie, bo mi nie wspomną tego. Na telewaków. Ale ja sobie z tym doskonale radzę, naprawdę, tak? I czy też inne osoby mojego pokroju, które również w takich kategoriach myślą, też sobie doskonale z tym radzą, tak? Chodzi o to, żeby zbierać mecenasów takich zawsze wokół siebie i osoby takie, które myślą podobnie jak wy, jeżeli chodzi o tolerancję, natomiast potrafią rozmawiać z innymi ludźmi, bo reprezentują jakby tą skalę tej większości seksualnej, ale mają otwarty umysł. Bo wam będą zarzucać zawsze, tak? Zawsze będą zarzucać, że jesteście stronnicze. No mi tego nie mogą zarzucić w żaden sposób. Jestem szczęśliwy, że na to od wielu lat. I mam dzieci, więc no nie, absolutnie w żaden sposób mi tego nie zarzucą. Ba, moje dzieci nie są i mi byłoby obojętne, czy są transseksualne, czy homoseksualne, bo to byłby ich wybór, czy tak natura by wygrała, tak by się wydarzyło, tak? Ja to po prostu przyjmuję z pokorą, to kim będą. Dobrze sobie takich mecenasów i takie osoby szukać dookoła siebie. Tego też radzę, to też radzę innym osobom jakby z tej grupy, żeby znajdował wokół siebie ludzi otwartych, ludzi, którzy potrafią rozmawiać, którzy niekoniecznie są właśnie z tego pokroju, ale potrafią być naszymi mecenasami, bo wtedy naprawdę niezwykle trudno osobom nietolerancyjnym, wręcz nienawistnym, tak, bo one takie bardzo często opinie głoszą, się ustosunkować. Wtedy następuje opór, tak? No bo co mi powiesz tak naprawdę, no, że ja jestem? No nie jestem, mój drogi, tak? I mogę znaleźć całą masę innych w tym momencie argumentów, których on nie będzie mógł wypaczyć moją seksualnością na przykład. No bo nie będzie mógł, bo nie będzie miał jak. To jest bardzo ważne. Ale lećmy dalej tak naprawdę z całością i opowiedzmy sobie jeszcze parę innych rzeczy. Powiedzcie mi, jak to wygląda z uczuciami wśród takich osób? Jak to jest, kiedy, nie wiem, dziewczyna się, lesbijka zakochuje, jak to jest, jak osoba transseksualna się zakochuje i to jest, nieważne, czy to jest chłopak i dziewczyna, z tego co wiem, tak, Sara? Znaczy, bo może być jedno i drugie u ciebie na przykład. Znaczy w moim wypadku, no jestem biseksualna, więc mi wszystko jedno. Jest ci wszystko jedno, A inne osoby trans mogą iść i być homo, i być hetero, i być bi, i pan, i wszystko. Okej, okay, czyli jesteś otwarta na wszelkiego rodzaju osoby, jeżeli chodzi o płeć. No a teraz pytanie do Mary. Mara, to ważne pytanie teraz bardzo będzie. My żeśmy już kiedyś, my często rozmawiamy we dwoje, prawda? No pewnie. Z wiadomych nam powodu. Czy byłabyś w stanie zakochać się w mężczyźnie? Nie. No i teraz wytłumacz czemu. Bo po prostu mnie mężczyźni jako z płci nigdy mnie jakoś nie pociągali. Nigdy też nie czułam właśnie tak jakby nie czułam pociągu, więc ciężko, żebym zakochała się w mężczyźnie. I to nie jest tak, że mówię, że nie zakocham się w mężczyźnie czy coś, tylko po prostu nigdy nie czułam nic do mężczyzn, to kumple. Prawda? Tak, to nie wiem, ja, że tak powiem, mam relację, no kumpel z kumplem. A nie, że tak powiem, no mogłabym coś więcej chcieć. To no przykro mi, ale nie, taka jestem. No, koniec i kropka, prawda? No tak, że tak na 100% jest, pociągają mnie kobiety, nie? Tak. Ja powiem czemu. Mara nie jest jedyną osobą, którą poznałem homoseksualną, jeżeli chodzi o kobietę. Znam również mężczyzn, tak przyjaźnię się z paroma, którzy są homoseksualni. I powiedziała bardzo ważną rzecz. Bardzo wiele osób zakochuje się w osobach innej orientacji, tak? Heteroseksualnych.
i bardzo często zaślepieni jakby no, miłością, tak, nie są w stanie tego zrozumieć. Każdy, no, Mara na przykład wiem, że tego dotknęła, tak, to wiem, tak, nie będziemy tu przykładów wymieniać. Więc ważna taka bardzo i tutaj apel tak naprawdę do osób, które chcą się zakochać w osobie innej seksualności. Słuchajcie, nie jest praktycznie możliwe, raczej na 99%, aby taka osoba potrafiła przełamać swoją orientację. Nie jest to możliwe po prostu, tak? Jeżeli ktoś jest lesbijką, no to jest lesbijką i woli kobiety, tak? To tak jakby wy byście, tak? Jeżeli są to jakieś osoby heteroseksualne, nagle wam ktoś powiedział, że będziecie, nie wiem, i kochać mężczyznę, no to każdy powie, no zwariowałeś, albo kobiecie, która jest heteroseksualna, powie to samo. No nie, nie przełamiesz się. Tak samo Mara nie potrafi się przełamać w stosunku do mężczyzn. Po prostu nie, że przełamać się, tylko po prostu no, ktoś taki po prostu jest. I to nie ma szans, żeby się zmienić, bo tak jak, nie wiem, komuś heteroseksualnego, seksualnemu, nie wiem, jakiemuś mężczyźnie powie się, to dobra, to czy byłbyś w stanie zakochać się w mężczyźnie, czy coś pociąga cię w mężczyznach, albo byłoby w stanie, to od razu ci odpowiedzą nie. A jak to wtedy ty właśnie tłumaczysz, to właśnie tak ja mam, to ciężko im to zrozumieć. No ciężko to zrozumieć, tak, bo Mara zawsze mówi, kurczę, no przecież ja mówię, tak, ja się śmieję, tak, bo Mara dotknęła takiego tematu parę razy, ponieważ my się bardzo głęboko przyjaźnimy z nią, to zawsze mi mówiła, no słuchaj, Wilku, tak, ja nie przytoczę żadnych jakichś personalnych rzeczy, no ja jak to jest, no ja bym chciała, żeby to był przyjaciel, kolega, a on się zakochuje, no przecież, no nie, jak jest się wtedy zachowuje, no bo przecież, no przyjaciel, koniec, kropka, no ja wolę dziewczynę. Słuchajcie, bardzo często tak się zdarza, naprawdę, to nie tylko jest przypadek u Mary, tak? I tyle. Znaczy, dla mnie, przepraszam, że ci przerwę, dla mnie to jest proste, no przykro mi, może to jest brutalne, ale ja jestem szczera i na przykład, nie wiem, jeśli, to nie zdarza się często, ale jeśli jest przypadek, że nie wiem, jakiś facet do mnie wystartuje i zapyta się, czy chciałam coś więcej, to mówię, no przykro mi bardzo, ale nie. I dla mnie nie, to oznacza nie dzisiaj, nie jutro, nie zawsze, a nie, że może o, to jest takie, że a może kiedyś. Po prostu nie. No zwłaszcza, no, to, tym bardziej jest to trudne w takim polskim społeczeństwie, gdzie żyjemy no niestety w dalszym ciągu w takiej kulturze samców alfa, którzy no, nie potrafią powiedzieć, zrozumieć tego nie, prawda? I później zaczyna się taki stalking bardzo często takiej dziewczyny. To nie tylko dotyczy dziewczyn homoseksualnych, ale głównie heteroseksualnych. One się muszą ukrywać przed tymi gośćmi, bo oni dostają fiksacji z powodu najczęściej urażonych emocji, dumy, tak? Nie są w stanie zrozumieć, jak ona nie mogła mnie chcieć. To jest pewien rodzaj psychozy tak naprawdę. Zakochanie niestety potrafi spowodować pewne zmiany osobowościowe wśród osób, które są zakochane. Więc to jest stan, który naprawdę warto wewnętrznie u siebie kontrolować. To jest oddzielna para kaloszy i też temat na inny podcast, który być może kiedyś się odbędzie. No dobrze, słuchajcie. A powiedzcie mi, jak to jest z miłością wśród osób homo i transseksualnych? Czy to jest tak, że wy chcecie mieć kogoś do końca życia, jedną osobę? Czy jest tak, że jest wam obojętne i promowałybyście indywidualnie chociażby taki hedonizm, że zmiana partnerów nie jest zła, możemy żyć w jakimś takim stadle, bo to też warto, żeby osoby wiedziały. Myślę, Wilku, Sara, że to zależy od osoby. No, pytam się ciebie, wolisz żyć, nie wiem, w takim szerokim, bigamistycznym świecie, tak, swoich zainteresowań, czy jest to jedna osoba, znaczy, i tego się trzymasz? Trudne pytanie, nie? Jakby to sensownie ująć? Moje podejście w skrócie jest takie, że w momencie, kiedy ja kocham drugą osobę i wiem, że ona też mnie, to przede wszystkim to się opiera na zaufaniu długotrwałym, wzajemnym wsparciu, też długotrwałym i tak dalej. Więc raczej to, co mówi, żeby stałe związki. Tylko że ja jednocześnie, nie wiem, nie widzę nic, jakby to ująć, nie widzę nic takiego, żeby na przykład mój partner lub partnerka mogła mieć kochankę w międzyczasie. Mhm. Czyli nie istnieje wśród u ciebie coś takiego jak zazdrość? No nie. Mhm. Czyli ty propagujesz taką otwartą seksualność, tak?
No, można powiedzieć. Znaczy, bo ogólnie rzecz biorąc, jak byłam mała, to zawsze mi się w związkach nie podobało to całe notoryczne podejrzewanie o zdradę, brak zaufania i tak dalej. Dla mnie to było strasznie niszczenie relacji między ludźmi, tak więc uznałem, że kiedy. Że jeśli u mnie dojdzie do takiego związku, no to ja to chcę ustalić tak, żeby nie mogło być tego. Bo to dla mnie jest po prostu szkodliwe. Czyli okej, czyli bardziej takie hedonistyczne podejście tak naprawdę. Ty promujesz taką myśl, że w zasadzie bardzo to jest w ogóle rodzaj filozofii, chciałbym wam powiedzieć, który istnieje, że człowiek z natury nie jest takim zwierzęciem monogamistycznym, tak? Jak próbuje nam narzucić ukulturowienie, że tak powiem, tak? Czy wiara katolicka. Okej, dobra. A ty, Mara? No, ja właśnie odwrotnie. No Ja jestem właśnie. terytorialna. Tak, czyli jesteś zaborcza. Jestem terytorialna. Znaczy, to jest takie, że ja ogólnie się nie zakochuję, ale jeśli już, że tak powiem, zakocham się, no bo teraz nie mogę już powiedzieć, że się nigdy nie zakocham, dlatego fuck it, ale Nie możesz. nie wyszło. no niestety nie. Ale no, ja się nie pcham w żadne związki, bo no po prostu jeśli nie czuję tego, że kogoś kocham, to po prostu nie czuję takiej potrzeby. Dla mnie to jest jakby obca osoba i jeśli, że tak powiem, nie kocham kogoś i że tak powiem, nie wyczekuję na kogoś z pasją, żeby po prostu być z tą osobą, to dla mnie to jest obca osoba i nie wyobrażam sobie życia z tą osobą, bo po prostu dla mnie to jest takie fałszywe, nieprawdziwe. No ale jeśli po prostu jest taka osoba, z którą bym chciała być, to, że tak powiem, kocham całym sercem i dla mnie to jest moja osoba, a nie kogoś, że tak powiem, jakaś, nie wiem, jakby moja kobieta miałaby, nie wiem, kogoś na boku, obojętne jakiej płci, czy to mężczyznę, czy kobietę, to dla mnie to jest jakby taka właśnie największa zdrada, której bym, no, nie wybaczyła. Bo tak samo ja, jeśli bym z kimś była, to nawet nie obejrzę się na żadną inną kobietę, bo dla mnie to jest ta moja kobieta, nie? I że tak powiem, no tak jak mówię, ja jestem terytorialna, to jest wtedy no, moja kobieta i nie potrzebuję nikogo więcej i tak jakby tego też bym chciała, żeby tak było z drugiej strony. Okej, czyli teraz znowu widzisz Sara, no i z Marą by ci już nie wyszło. Najwyraźniej. Bo by była zazdrosna. To jest moje, nie? No, no kurde, no sorry, ja jestem terytorialny, to tyle, Hipotetycznie, mówię hipotetycznie absolutnie, tak, bo nikt nie Znaczy po informuje. prostu No uważam, że ale najlepiej. miałabyś problem. Po prostu uważam, że najlepiej chyba trzeba ustalić wszystko na samym początku, żeby potem nie było niedomówień. W momencie, kiedy dwie osoby mają różne podejście do tego. No, to jest niezwykle trudny temat tak naprawdę w takiej relacji, bo może się wytworzyć mur nie do przekroczenia. Prawda? No. Ajej, w sumie ja jeszcze tak dodam, że mi właśnie nie przeszkadzałoby, jak osoba, z którą jestem, ma kogoś na jeszcze, do momentu, kiedy ta osoba, z którą jestem, jest wobec mnie szczera. Bo ja szczerość uważam w sumie za jedną z najważniejszych rzeczy po prostu. Zgadzam się. No dobrze, a teraz ważne pytanie. Czy skoro byłaby szczera i byłabyś w niej zakochana, Sara, i powiedziałaby halo, halo, hola, hola, ja chcę mieć tylko ciebie dla siebie, a ty będziesz mnie mieć tylko dla siebie mnie, to wejdziesz w to? Pod warunkiem, przyjmujemy warunek, że jesteś zakochana. Nie. Ale nie, zobacz, zawahałaś się. Nie, bo po prostu to jest dla mnie pułapka. Ja jestem bardzo, jakby to powiedzieć, indywidualna. No nie, każdy jest indywidualny, więc Znaczy, myślę, że. jestem po prostu typem samotniczki, nie lubię, jak coś mnie ogranicza. No dobrze, no to ja myślę, że to pytanie zostawimy. Podsumujemy to, co się wydarzyło w naszym życiu. O ile mnie wcześniej szlak nie trafi, jak wiecie, stary jestem, będę to powtarzał. I lećmy dalej. Okej, dobrze. Kolejny temat odnośnie tolerancji, bardzo ważny, to coś takiego jak marsze LGBT. Jak wiecie, w Berlinie, tak, zwłaszcza w Berlinie, królują słynne Love Parade, tak, gdzie osoby z kręgów
bardzo często właśnie i związanych z homoseksualnością, prezentują radośnie tak swoje przekonania, krocząc w nich lub bardziej wyzwolony sposób przez ulicę, tańcząc, bawiąc się, promując tą miłość, tak? Przede wszystkim miłość. Są bardzo kolorowi, bardzo przyjaźni, często bardzo wręcz i bardzo tacy kolorowi. Pytanie teraz, to jest ważne, to jest bardzo ważne. Czy to jest złe i dlaczego w Polsce tego się nie akceptuje? I jakbyście, jakie wy macie opinie na ten temat? Czy powinny być takie love parady, czy nie? Moim zdaniem to nie, to jest pytanie, nie powinno być, czy powinny być, bo one już są. W tym roku było w Warszawie, w Opolu był chyba pierwszy raz, chyba nawet we Wrocławiu, w kilku innych miastach. To one są i nie było jakichś rozrób, nie wiadomo jakich brutalnych rzeczy, nic się nie działo. To jeśli taki marsz, to jest po prostu taka pozytywna energia, żeby, nie wiem, zebrać się i po prostu przejść w dobrym towarzystwie, nie wiem, potańczyć, pośpiewać czy coś, no czemu nie? Że tak powiem, to, że tak powiem, promuje pozytywną energię. To jest taka chwila pozytywnej energii i dla mnie to spoko. O ile tam nic jakiegoś, nie wiadomo, jak złego się nie dzieje, to jest okej. Sara? Ja mam do paru, jakby to powiedzieć, neutralne bardzo podejście, bo po prostu jest to rodzaj, nazwijmy to, wydarzenia, które kompletnie nie trafia w moje gusta. I mam w sumie takie podejście jak Mara, że o ile, nie wiem, nie noszą płonący homoseksualistów nadzianych na, heteroseksualistów nadzianych na pale ulicą, no to w porządku. No zobacz, bo tutaj prezentujecie dwie różne opinie tak naprawdę, tak? No bo zobacz, Sarze jest obojętnie, no ale ona uważa, że to nie jest potrzebne tak naprawdę, tak? Tak naprawdę tak uważasz. Znaczy, ja nie rozumiem koncepcji po prostu takich marszy, takiej idziemy sobie z punktu do punktu. Jak dla mnie po prostu ciekawsze byłoby, nie wiem, zorganizowanie piknika albo coś takiego, tylko że pikniki kompletnie nie wychodzą w naszym kraju, jak choćby pokazuje sytuacja z tego, że z Szczecina bodajże, gdzie na pikniku była tam garstka osób i do tego banda, powiedzmy, chuliganów niszczyła ten, niszczyła teren takiego pikniku. I uważasz, że ze względu na to, że jest taki wzrost agresji, to lepiej tego nie robić? Nie. Raczej nie. No przynajmniej, czyli chodzi o to, żeby nie bać się agresji, ale nie odpowiadać agresją na... Coś w tym guście. Okej, okay. No bo dlaczego? Bo słuchajcie, ja znam też dużo osób seksualnych, tak, w Polsce, naprawdę dużo, które właśnie uważają podobnie jak osoby heteroseksualne. To dla mnie była nowość, byłem zaskoczony wręcz tymi opiniami, ale oni mówią, że w zasadzie nie są potrzebne te love parady, tak? Że faktycznie może dlatego, nie wiem, czy oni są tak zahukani, czy jakoś tak zamknięci w sobie, bo mówią, słuchajcie, no bo to jest takie zbytnie eskalowanie, tak, w oczy tym ludziom. Z kolei na Zachodzie jest to normalne. Ja uważam, że tego typu prezentacje tych osób, tak, gdzie one nikomu nic nie szkodzą, mi nie przeszkadzają. Ba, ja bym poszedł w takiej paradzie, tak, bo nie chodzi o to, że ktoś ma inną orientację i tam eskaluje, czy pokaże piersi, czy wypnie pupę. Trudno, no to jest normalne mięso, że tak powiem, ludzkie. Ludzie chodzą na plażach w bikini i nikomu to nie przeszkadza. Jakoś dzieci też na tych plażach są. Tylko bardziej chodzi o to, żeby cieszyć się tym szczęściem tych ludzi, tak, bo oni są szczęśliwi. Szczęśliwi tą miłością, zachłyskują się. Natomiast ci ludzie, którzy są po drugiej stronie barykady, najczęściej niestety widzą właśnie no to, co wcześniej mówiłem, tak? Czyli widzą te takie zobrzydzenie, tak, według nich. Widzą ten brak, no widzą od razu akt seksualny, zamiast widzieć szczęśliwych, młodych czy starszych ludzi, którzy żyją w jakimś świecie radości i są szczęśliwi sobą. To jest straszne i mnie to osobiście przeraża, tak? Ja też gdzieś jakoś bardzo mocno potępiam tego typu poglądy i podejście. Nic na to nie poradzę, tak ma. Uważam, że demokratycznie, że wszystkie poglądy należy szanować i że nie można agresywnie w kierunku do nich stosować jakichkolwiek wypowiedzi. Ale to jakby nie jest ważne. No dobrze, a jak to jest, powiedzcie, być według was transseksualistą, lesbijką w Polsce? Jak to jest w ogóle? Ty, Mara, byłaś w Niemczech, prawda? Z tego, co wiem, długo. 4 lata. No znaczy, dokładnie. Szkoły. Jak to się na przykład różni od Polski to?
Wiesz co? Ja mieszkałam razem 8 lat w Niemczech, w różnych etapach mojego życia, i raz mieszkałam na wschodzie, a później na zachodzie. Dlatego wiesz, też jest duża różnica, bo jednak zachód to są DDR-y i tam jest bardzo dużo nazistów, nacjonalistów, nie? I to już nie chodzi o żadną orientację czy płeć, czy cokolwiek, tylko o to, z jakiego kraju się jest, nie? Więc no, ja wtedy tam miałam ile? 12 lat do 15, 16 lat niecałych, nie? Więc no, to nie wiem, nie spotkałam się z jakimś hejtem, bo też jakoś też wtedy nie byłam jeszcze jakby dobrze świadoma tego, nie? No bo wiesz, tak wtedy nie mówiło się na te tematy i ja też jakoś przez długi czas nie byłam jakoś właśnie tak uświadomiona w tym, bo wiesz, dopiero początki internetu i w ogóle. I no, nie było teraz tego wszystkiego tak otwartego jak dzisiaj. To dopiero jakby się zaczynało. Dlatego no, nie mogę jakby nic jakby o orientacji powiedzieć, bo no, to nie był ten czas jakby. Ale czy to jest tak skalowalne, jakby skalowalnie porównała to do Polski? Bo jednak masz jakieś porównanie. Czy to No, się różni? jednak no, trochę tak. No, w innych krajach na zachodzie są ludzie troszkę bardziej otwarci na to, że nie przeszkadza im to, że nie wiem, ktoś jest biseksualny albo homoseksualny. To tak, no po prostu tak akceptują to jakby, że jest i tyle, nie? A nie, że nie wiem, chcą od razu kogoś wydziedziczać albo nie wiadomo co. Albo od razu skreślają kogoś poprzez orientację. Czyli nie ma czegoś takiego, nie? Nie, nie A ma. To jak to jest jest? jakieś pojedyncze przypadki co najwyżej, ale tak po prostu tam to jest akceptowalne i tyle, nie? No to teraz pytanie właśnie te ważne do Sary. Sara, tak indywidualne odczucie twoje. Jak to jest być osobą transseksualną w małym polskim mieście? Jakby to Tak ująć? szczerze. Odczuciami. Do dupy. Dlaczego? Rozwiń to. Najpierw może podejdę do samej kwestii terapii, bo jak to wygląda? Lekarzy nie ma prawie w ogóle, którzy by chcieli zajmować się transseksualizmem. Tych, którzy by się chcieli zajmować, to się dzielą na tych, którzy się diagnozują 5 lat i tych, którzy może darzyć się hormony od razu, jak masz szczęście. Z psychologami jest jeszcze gorzej. W tej kwestii zmiana danych to cyrk, bo trzeba pozywać rodzinę i ona może narobić problemów, znaczy wydłużyć cały proces, bo raczej na wygranie jego nie mają specjalnych szans. A tak więc ogólnie niespecjalnie, patrząc na to, że okej, ja mieszkam w małym mieście, do lekarza muszę jeździć co 3 miesiące około do Warszawy. A w kwestii mojego diagnozowania u mnie transseksualizmu i potem rozpraw sądowych wygląda tak, że po prostu mi się nie chciało tego ruszać, bo ja musiałabym znaleźć miarę ogarnięć tego psychologa, a i tak mu najprawdopodobniej nakłamać, bo wiedza psychologów na temat transseksualizmu w Polsce jest żadna. Więc w kwestii tak czysto, jeśli chodzi o terapię, no to do dupy. Jeśli chodzi o życie w małym mieście, no to wyglądało to tak, że no, ja początkowo uważałem siebie za zboczeńca. Przez to, jak. Czyli nawet ty się uważałaś za zboczeńca? Tak. Naprawdę? Jak byłam mała, myślałam, że jestem zboczeńcem. Po prostu. Czyli tak Bo. sobie to utrwaliłaś w głowie gdzieś. Znaczy to było takie, oczywiście w początkowej fazie, potem to się zmieniło, ale początkowo to było takie, że jestem zboczeńcem, no bo jak to tak, żeby chłopak chciał być dziewczyną, bo mniej więcej coś w tym guście. A potem zaś w trochę późniejszym wieku nadeszło przekonanie, że nawet jeśli nie jestem zboczeńcem, to nie ma co z tym cokolwiek robić, bo jak zacznę coś z tym robić, to wyjdę tylko na dziwiadło i wszyscy będą mnie atakować. To było gdzieś tak w wieku przejście z gimnazjum do liceum, z tego co pamiętam. Czyli to był taki strach, prawda? Takiego młodego człowieka wtedy bardzo. Przed tym, co zrobi i powie otoczenie. To naturalne jest.
Znaczy coś w tym stylu. Znaczy to przez to, że oczywiście, no, jakby to powiedzieć, w Polsce jakakolwiek wiedza na temat transseksualizmu jest żadna. Ja bardzo. Przykłady osób transseksualnych pokazywane w mediach są, za przeproszeniem, chujowe. A fora transseksualne w Polsce to jest najgorsze miejsce, do jakiego może trafić osoba transseksualna. Oh, wow. Tak szczerze. Dobrze, mamy tutaj pytanie od generał Osa 20. Poznać przyjacielu. Sara, Mara i Wilku, wiem, że jesteście w najgorszym przypadku neutrali, ale bardzo jesteście na tak. A czy ktoś jest z tak zwanej opozycji? Jakbyś mógł, generale, bardziej doprecyzować to pytanie, żebyśmy mogli się odnieść, byłbym niezwykle ci wdzięczny, bo chciałbym lepiej zrozumieć jakby ten kontekst tego pytania, żebyśmy mogli się na nie odpowiedzieć. To za chwileczkę, a w międzyczasie powiedzmy sobie tak. Okej, okay, zróbmy takie małe głosowanie też na czacie, tak? Czy uważacie, że powinno dojść do kompromisu pomiędzy osobami, nie do tego, że ktoś ma się zgadzać na to, czy nie, tylko czy uważacie, że powinniśmy dojść do kompromisu, tak? Osoby transseksualne, osoby heteroseksualne, osoby homoseksualne, tak? Czy powinien zaistnieć jakiś kompromis taki, który potrafiłby zmediować, znegocjować tą sytuację, żeby nie było wśród wszystkich tych grup, bo, no bo to są grupy, jakby nie było, tak? Poczucia pokrzywdzenia. To jest bardzo ważne, tak? No bo teraz postawmy się wśród osób, słuchajcie, to jest bardzo ważne, osób, które zostały wychowane tak, jak ja zostałem, tak? Czyli jak wam powiedziałem, ja byłem wychowany, no jestem już jestem w średnim wieku mężczyzną, w przekonaniu, że homoseksualizm, tak? Transseksualizm to w ogóle wtedy niewiadome pojęcie było dla mnie. Jest czymś złym. Naprawdę. Po prostu, kompletnie byłem przekonany w takim przekonaniu, że jest to złe, niedobre. I dopiero jakby jakaś taka moja, nie wiem, otwartość na świat, to, że poznałem odpowiednich ludzi, spowodowało, że zacząłem się przyglądać temu. I nagle zobaczyłem, no halo, halo, przecież mój kolega, który jest gejem, jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. O jaki kompromis mi chodzi, Julka? Bo to ważne pytanie. Kompromis taki, który doprowadzi do rozmów, tak? Do wzajemnej edukacji i zrozumienia. Znaczy, No bo zobacz, tak, bo z jednej strony nie tolerujemy, ja też nie toleruję. Przez to się czuję mało tolerancyjny, tak? Bo są ludzie, którzy mówią, to jest złe, tak? A sam wychowałem się w takim świecie, Sara. Wychowałem się w świecie, kiedy wbijano mi do głowy, że osoba taka jak ty, czy Mara, tak? Jako młody człowiek, tak? Wbijano mi do głowy, że to jest złe, że to jest zboczone, że to jest obrzydliwe, tak? Potrzeba było naprawdę wielu lat, to nie stało się od razu, zanim ja zrozumiałem, że to jest nieprawda. Znaczy. No bo wiesz, to nieważne, co ktoś ci mówi, ale ważne, co ty z tym robisz. Znaczy, właśnie myślę, że tu ważna jest zmiana tego, co jest właśnie u podstaw, bo rodzice najczęściej tematy takie jak homoseksualizm, transseksualizm, interseks i tak dalej traktują jako temat tabu. Szkoła też nic o tym nie mówi. Kościół mówi, że homoseksualistów trzeba palić w piecach. Więc no, trzeba najpierw nad tym popracować, bo inaczej, nawet jeśli damy radę jakkolwiek skłonić do zastanowienia, powiedzmy, obecne pokolenie mające w wieku od powiedzmy 20 do 35 lat, to zaraz nadejdzie kolejne, które będzie miało znowu to samo skrzywienie, że tak powiem. No dobrze, ale ja to jeszcze raz wrócę. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest, nie wiem, trzy 60-letnie babcie, do serca przyłóż, kochająca. One zostały wychowane w takim duchu jak ja, tak? I dziadek. Dobrzy ludzie, którzy przykują kanapeczki, kochają, przytulają, zrobiliby dla was wszystko, po prostu serce by wam oddały na tacy, tak? Tak się może wydarzyć. Natomiast wychowane zostały w tym samym duchu, w którym ja zostałem wychowany. Czyli tego nietolerancji dla osób innej płci, ponieważ w głowie, tak, u samych podstaw mają opisane to, że to jest zło. Rozumiecie? Dla nich było, to by mogłoby ich nawet zabić tak naprawdę, jeżeli to były wasi dziadkowie. Tak zakładam hipotetycznie, tak? Bo to by ich przeraziło.
bo by od razu myśleli, Boże, mam wnuków potworów na przykład, rozumiesz? To są dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie, bardzo często, ale nie mają wiedzy. No owszem. I teraz jak ugryźć to tak naprawdę, tak? Bo to dotyczy też tych młodych ludzi, którzy później żyją w takim przekonaniu, nie tylko, żeby tych ludzi nie atakować pomimo ich innych poglądów, bardzo ostracyjnych bardzo często. Jak do tego podejść? Bo przecież to, że ktoś ma inne poglądy, bo nie rozumie, nie są dedukowane, o czym mówiliście, to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. To nie jest, no oczywiście, że nie. Prawda? Tylko on jest tak gdzieś zapatrzony w te w swoje i przekonania. I teraz pytanie, jak to zrobić? Ja jestem za tym, żeby stworzyć takie grupy, tak, które pośredniczą w kompromisie i których nie zadaniem się jest... Da. No wiesz co, nie od razu, ale da się pewnie zawsze coś takiego zrobić. Nie do każdego się oczywiście trafi, tak? To jest mało prawdopodobne. No właśnie, dlatego no po prostu niektórzy ludzie są bardzo zamknięci i że tak powiem, no po prostu wtedy nie da się nic zrobić. Oczywiście no nie wszyscy, ale niektórzy. To takie pojedyncze przypadki, nie? No dobrze, ale to czy to znaczy, że też powinniśmy je później wykluczać, bo oni nas nie rozumieją? Nie, oczywiście, że nie. Mhm. Znaczy, ja mówię o sobie. Mhm. Mówisz o nie, sobie, ja na przykład nie wiem, jakby to było z moją babcią, bo nigdy jej tak naprawdę nie powiedziałam, bo już nie żyje od kilku lat, więc nie wiem, jakby to było. No prawda, bo by to bardzo różnie postrzegała. To jest bardzo ciężka. W przypadku, a ty, Sara, jak sądzisz? W przypadku mojej babci to ona zareagowała tak, że mimo tłumaczenia mojego chyba dziesięciokrotnego, nie dotarło do niej nic. No i właśnie. Cały czas próbowała cię jakby mówić, ale że będzie dobrze, że ci się to odwidzi za jakiś czas i w ogóle, nie? Znaczy więcej miałam, bo to było tak, że ja na terapię hormonalną poszłam jakoś w lutym, to było tuż przed tym, świętami wielkanocnymi. Na święta wielkanocne dowiedziałam się od babci, że poszła do kościoła i podziękowała, że jestem takim ślicznym chłopcem. Mhm. Mimo mojego wcześniejszego kilkukrotnego tłumaczenia całej sytuacji, powoli, krok po kroku. Dodatkowo też, jakby to ująć, starzy ludzie, tutaj mówię na przykładzie mojej babci i jej otoczenia, żyją w świecie, gdzie równouprawnienie było żadne. No bo nie było go tak naprawdę, tak? Teraz nie jest najlepsze, ale wtedy nie było go w ogóle. I dla niej kompletnie niezrozumiałe jest, jak chłopak może się bić dziewczyną. No, to jest tak od wieków tak naprawdę, tylko było to skrzętnie skrywane. Więc... znaczy, co przez to rozumiesz teraz? To znaczy, że osoby transseksualne nie pojawiły się nagle 20 lat temu, czy 25, zawsze. Znaczy, bo osoby transseksualne ogólnie rzecz biorąc ukrywały się tylko na obszarze, gdzie panowała religia katolicka, bo choćby u Indian osoby... No nie tylko katolicka. No dobra, ogólnie chrześcijaństwo. Islamska. No, nie. W krajach muzułmańskich jest jeszcze gorzej. Wiem no, o tym. Za to mogą ci ukamienić. Ale tutaj w tym, choćby u Indian, to akurat osoby trans były poważane wręcz. Więc to po prostu niestety kontynent europejski oraz Bliski Wschód wychował się na religii, która działa dosyć agresywnie wobec wszystkiego. Restrykcyjnie. No dobrze, ale dalej nie odpowiedzieliście, słuchajcie. Ja mam do czatu pytanie, tak? Do czatu, do osób, które nas słuchają, do osób, które później będą pisały w komentarzach. Jak spowodować kompromis pomiędzy ludźmi, którzy nie rozumieją albo nie chcą rozumieć, albo nie są w stanie przynajmniej w ogóle, tak? A osobami, które z kolei są innej kategorii seksualnej, tak? Innej orientacji, żeby była niż porozumienia, platforma jakaś się wytworzyła. Oprócz tego, że oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że do tego potrzeba lat. Bo lat. Moment, ja tu bym chciała zwrócić uwagę na to, co powiedział Uki. Czy zachowanie rodziców i dziadków nie wynika też z tego, że liczą na wnuki, prawnuki? Po pierwsze, jakby osoby homoseksualne mogły adoptować, to nie było problemu. Po drugie, ataki wobec, znaczy negatywne nastawienie wobec osób homo oraz trans, nawet w przypadku, kiedy rodzina jest na tyle duża, że nie ma co się martwić o przerwanie linii.
Bo na przykład w moim wypadku ja mam brata, mam dwóch kuzynów od strony jednej ciotki, potem kolejnych dwóch od drugiej, potem jeszcze dwóch, jeszcze jednego, więc mam całą gromadkę rodziny, a i tak. Ach. No tutaj słuchajcie, no, nie ma, że się nie da, tak? Bo nie da się oczywiście od razu tego stylu. Czy WW napisała, jest to problem, nikt tego nie wie. Oczywiście też ja się zgadzam częściowo z WW, bo nie wiadomo, jakie będą efekty, ale już Karolina Magda Ciechanowska, bardzo ci miło poznać Karolino, i EMOFIK, napisali dwie ważne rzeczy, tak naprawdę, tak? No, i to jest kierunek do partii rządzącej na takim etapie, że warto wprowadzać edukację, poprawną edukację, to jest bardzo ważna rzecz. A Karolina bardzo ciekawy pomysł dała, tak, wysłać ich na terapię. Tylko pytanie, Karolino, i też pytanie dla moich tutaj dzisiejszych gości, jest takie, czy ta terapia nie byłaby zbyt wstrząsająca dla takich osób? Była kiedyś taka, powiem wam ciekawostkę, sytuacja, ona była bardzo gdzieś tam mielona w mediach ostatnio, że są te wszystkie tech showy, tak, i osobę, która była niezmiernie wierząca, wymiana rządu, tak, taki program, i osobę niezwykle wierzącą, tak, z bogobojnej rodziny, żyjącą przykładnie według zasad chrześcijańskich, no to było niezwykle takie zradykalizowane, jeżeli chodzi o tą wiarę, wysłano do gościa, który jest ateistą, tak, a jego wysłano do tej rodziny drugiej. Wstrząs był tak olbrzymi, że trzeba było wzywać pogotowie, jeżeli chodzi, wymiana rząd, tak to wyglądało, bo chcieli gdzieś tam zerwać środowiska. Ja nie wiem, czy tak naprawdę, Karolino, nie byłoby to zbyt wstrząsające dla tych ludzi. To jest tak, wiesz, to jest taki wstrząs bardzo duży, widzimy inny świat, nieakceptowalny, boimy się go i to może wywołać, no, bardzo, bardzo niebezpieczne reakcje. Tutaj trzeba by to poprzedzić jakimiś badaniami. Ale też nie tylko co, na terapię ktoś musi być otwarty na terapię i jej Tak. chcieć, bo terapia nic nie da się, kto się zamknięty na to i tego nie chce. A ja tutaj dam przykład z moim ojcem, którego kiedyś w liceum udało się zaciągnąć w końcu do psychologa, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, jakby to ująć, u mnie w domu najczęściej wynikały spory z tego powodu, że po prostu jestem kompletnie inną osobą niż mój ojciec. No i ta wizyta u psychologa mojego ojca kompletnie nic nie dała i sytuacja w domu była dalej taka sama, więc. Ja miałam trochę podobnie, to mój ojciec mówił, że to ja potrzebuję się na terapię i próbował mnie zaciągać gdzieś. I w ogóle nawet kiedyś mi raz powiedział, zagroził, że spróbuje mi ubezwłasnowolić kiedyś. No tak mają rodzice czasami tak naprawdę, że dostają białe gorączki w takich sytuacjach. Znaczy mój ojciec po prostu ma tendencję do, że on tu rządzi i reszta ma zamknąć dziób, to jest osoba, z którą po prostu najlepiej nie mieszkać. Znam to bardzo dobrze. A, dobrze, no, pięknie, tak naprawdę, tak? I ponieważ was obydwie wychowałem, to wiem, czego się mogę spodziewać. No, pięknie. Czyli w ogóle będziecie tak samo o mnie mówiły pewnie. Za ileś lat. Dobrze. Aż nie wiem, co mam powiedzieć z tego wszystkiego, ale wrócę i będę dalej kontynuował tą audycję. Trochę skrzywdzony emocjonalnie. No dobrze, a może wy macie pytania do osoby heteroseksualnej, takiej jak ja, starej. Odwróćmy teraz jakby ten wywiad, tak? I może wy się popytajcie tak naprawdę. Mnie jako mężczyznę heteroseksualnego, tak? Żyjącego od wielu lat w związku. Bo może macie jakieś takie pytania związane z waszą seksualnością, tak? O które warto zapytać, a które nigdy nie wypowiedziałyście w stosunku do osób na przykład w moim wieku. Trudne to będzie. Chcesz sobie pomyśleć, Sara? No, tak, zwykle macie dużo do powiedzenia, jestem ciekaw. Ja właśnie nie wiem, jakoś nie mam jakiegoś specjalnego pytania. Jak wy z tego wybrniecie we dwie? Ja nie mam zbytnio, znaczy tak szczerze, jak teraz tak zapytałeś, czy jakieś pytania, to ja nie mam, bo ja po prostu przez długi czas sama, ciężko mi było samej ze sobą sobie poradzić. Że przez długie lata, nie? No bo, że tak powiem, wtedy jakby też nigdy nie miałam wsparcia, nigdy się o tym nie gadało i wiesz, no przez, że tak powiem, całe swoje dzieciństwo czułam, że byłam inna, że coś jest ze mną nie tak i też inne problemy i no wiesz, dlatego mi było nawet bardzo ciężko, nie? Karolina zadała mi pytanie, a ta mądra, jak wygląda Dobrze, ja wam odpowiem na to pytanie z punktu widzenia nie samego siebie, żeby było jasne, tak? Tylko szerokiej gamy osób, i to będzie też takie troszeczkę aroganckie z mojej strony,
bo trochę się za nich wypowiadam, ale spotykam się z takimi opiniami, więc postaram się tak przedstawić odpowiedź, żeby było jasne. No jak odpowiesz, to ja też mam pytanie. Wygląda źle, słuchajcie. Wygląda źle z racji tego, że pokolenie 46-50-latków tak naprawdę, takich jak ja i 50-latek, tak, poza wielkimi aglomeracjami, tu też jest to bardzo podzielone, chociaż w dużych aglomeracjach miejskich jakby ta tolerancja jest dużo wyższa niż w małych miejscowościach, w wypadku swoich dzieci, tak, 20-paroletnich i tak dalej, taką sytuację, jak na przykład Sara, że jest transseksualna, czy Mara jest i homoseksualna, traktuje jak osobistą tragedię. I prawda jest taka, że ta osobista tragedia jest odczuwana przez nich dlatego, ponieważ oni mają oczekiwania kulturowo uwarunkowane tym, że no kiedyś będę miał wnuki, no pojadę na ślub mojej córki, tak? Czyli takie proste potrzeby, nie? Ślub mojej córki albo wesele mojego syna, tak? Będę miał wnuki, będziemy mieć przykładną rodzinę, tak? No gdzieś tak tradycjonalizm ten polski tak naprawdę w tych ludziach wygrywa. I on jest bardzo egoistyczny w tym postrzeganiu tak naprawdę tej grupy mojej wiekowej z tego powodu, że tak zostali wychowani. Więc każda inność w tym momencie dodatkowo jest piętnowana. Oni się nie wstydzą tak naprawdę, te osoby bardzo często, tego, że wy jesteście innej orientacji. I to jest bardzo egoistyczne. Wiecie, czego się wstydzą? Wstydzą się tego, co powiedzą koleżance, koledze. Najczęściej okłamią. Wstydzą się tego naprawdę. Wstydzą się tego również przed przyjaciółmi tak naprawdę, tak? Którzy mówią, moja córka, no bo nie mogą tego samego powiedzieć i mają poczucie, że będą piętnowani. To jest złe. A przepraszam ci przerwę, ale też tak sporo ludzi, nawet homoseksualnych, że tak powiem, boi się właśnie tak wyautować, czy jakby wyjść z puszki, bo właśnie jakby boją się tego, co powiedzą inni o nich. Albo boją się jakby wejść w związek z kimś, bo boją się właśnie, jak ludzie inni zareagują, co będą myśleć. Mhm. Albo co powiedzą. No wiadomo, ludzie potrafią być krzywdzący. Mhm. Przepraszam, że przerwałam. Okej, okay, dobrze. Teraz tak, kolejne pytanie brzmiało tutaj teksty. Dasia, naszykuj swoje, bo jeszcze Emo, oczywiście ja czekam na twoje, Emofik, czekam na twoje pytanie. Jestem heteroseksualny, ale mam pytanie, jak to jest ze strony także osoby 20-letnie, nacjonaliści, są tak nietolerancyjne w stosunku do osób homo. Wiecie co, skrajne poglądy tak naprawdę, tak nacjonalistyczne, tak, te takie onerowskie, kształtują się najczęściej w rodzinach, które nie doświadczyły sukcesu życiowego. Sukces życiowy to nie tylko pieniądze, ale również radość w życiu, tak? Ewentualnie gdzieś krzywionych zbytnim zradykalizowanym podejściem do religii. I ta religia może być dowolnie, katolicka, islamska czy prawosławna, ponieważ ona w samej swojej kanwie zakazuje gdzieś tak naprawdę i potępia w większości wypadków, zwłaszcza jeżeli chodzi o instytucje kleru, tego typu jakby propagowanie tej orientacji. Uważa to za zło. Niestety tak to wygląda. I oni wychowani tak naprawdę w tej kulturze, bardzo mocno gdzieś tam monitorowani przez rodziców, albo nie przez rodziców, ale swoich rówieśników, zaczynają w to wchodzić, tak? Uważają, że normalnym jest, uwaga, normalnym jest nienawidzieć. Jak się ma 20 lat, bardzo łatwo przerzucać winę na innych, ale to nie jest tylko kwestia młodych osób, ale również 40-letnich, 50-letnich, bo jeżeli przecież mi w życiu nie wychodzi z jakichś powodów, no to na kogoś muszę zwalić winę. Bardzo często jest tak, że ludzie, moi drodzy, nie są autoretencyjni, tak? To jest bardzo ważne słowo, czyli nie potrafią się obejrzeć tak samokrytycznie, tak? Szeroko poglądowo spojrzeć na konsekwencje swoich działań i decyzji, tylko z reguły często zwalają jakby na wszystkie okoliczności obok. Oczywiście nie jest tak, że wszystko w życiu dzieje się tak, że my jesteśmy winni, ale w dużej mierze musicie pamiętać o tym, że to my kształtujemy swój los, i to my mamy największy na niego wpływ, a nie ustrój, w którym żyjemy poza Koreą Północną czy Białorusią, tylko my, tak? My, nasze decyzje mają na to wpływ, kim będziemy, co zrobimy i co osiągniemy. Tolerancja tak naprawdę jest najlepszą drogą w mojej opinii. Skrajny pogląd bardzo szufladkuje nasze spojrzenie na świat i na ludzi. Pamiętajcie, że moneta zawsze ma dwie strony, a tak naprawdę ma ich dużo więcej, jakby się przyjrzeć.
z punktu widzenia makro, tak? Czyli tych jakby stron monety jest bardzo dużo, nie tylko dwie, ale kilkaset, jakby spojrzeć przez mikroskop. I należy na to patrzeć, na świat należy patrzeć wielowymiarowo. Jeżeli nie patrzymy wielowymiarowo, no to sami krzywdzimy siebie tak naprawdę, a przy okazji niestety też inni. Nie, nie, Emofik zadał mi kolejne pytanie. Moje. Kochałbym je tak samo tak naprawdę, wiesz, naprawdę ja zawsze powtarzam, marzę tak, Dasi tak mojej, że zresztą ona wie, że tak, że tutaj traktuję jak córkę naprawdę, prawda Dasiu? Tak jest? No pewnie, oczywiście. Dokładnie tak. I ja jestem dumny z tego, kim ona jest. Tak samo jak jestem dumny z Sary, z którą często rozmawiam, bo jestem z nich dumny, tak? Bo nie boją się o tym mówić, nie są w tym wszystkim jakoś szczególnie agresywne, tak? Oczywiście nieraz jakby i krytykuję je za to, że tam są wybuchowe. To jest normalne, ale nie krytykuję i nigdy nie skrytykuję je za to, kim są. Bo to jest ich prawo i będę ich tych dopingował. Na tym to polega. Dla mnie nie jest ważne, czy będę miał wnuki, czy nie będę miał, tak? Dla mnie ważne jest, żeby te dzieci, którymi się opiekuję, i moje dzieci były szczęśliwe. To jest dla mnie warunek sine qua non, bo jak one są szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwy i tyle. A to, co powiedzą jakieś inne osoby, które mają inne poglądy, no mają do tego prawo, tylko szczerze powiedziawszy, nie będzie mnie jakoś to szczególnie interesowało, no bo to ja mam być szczęśliwy i moje dzieciaki, a nie na odwrót, no na Chryste Panie, no. No, zgodzicie się? Mhm. Hmm. No wiesz, raczej było chyba tak fajnie, jakby też inni rodzice tak postrzegali to, przynajmniej podobnie. No bo co, no wnuki, no na litość boską. I dzieci to... jest dużo, słuchajcie, zwierząt jest dużo. Ludzi jest dużo opuszczonych, którzy mają wiele do zaoferowania, którymi można się zająć, tak? A jagatka. To jest ważne. Więc chodzi o to, tak? Słuchajcie, to nie chodzi tylko o to, że mam tą samą krew z kimś, tak? Bo często jest tak, że w wielu rodzinach, spójrzcie na to, same tego doświadczacie wy też, dziewczyny, prawda? Że są osoby w waszych rodzinach, których totalnie akceptujecie i to, że macie, nie wiem, te same DNA, to jakby trochę nie bardzo nic znaczy, prawda? Yep. Hmm? No oczywiście, że tak. Znaczy, ale wiesz, po prostu, no nie wiem, nawet jak ja miałam, nawet nie wiem, niecałe 10 lat, to i to mi się do dzisiaj nie zmieniło, że to wiem, że po prostu jest niezmiennie, no znam siebie i tak jak kiedyś mówiłam, że no ja nigdy nie będę miała, nie będę chciała mieć dzieci, to cały czas mi wmawiali, tak próbowali zmienić. Okay. Tak, kiedyś ci się zmieni, okay. Kiedyś ci się zachce. Nie. Okay. Ja mam pytanie, nawet teraz niedawno ktoś ze znajomych powiedział, ale może kiedyś może ci się zmieni za rok albo za dwa, że będzie chciała mieć dziecko. Bo nie zmieniło mi się przez 20 lat, nie będę chciała. Okej, okay. Wyszła Adergeddon, myli pan poglądy nacjonalistyczne z kimi. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, bardzo miło cię poznać. To jest Agatka, Wilku. A, Agatka, dzień dobry Agatko, miło Agata. Cię poznać bardzo. Bardzo się cieszę, że cię poznaję. Ale racja, każdy radykalny, jednowymiarowy nieludzko i bezdennie złem, to prawda, tak? Tylko nie wiem, gdzie pomyliłem nacjonalistyczne z faszystowskimi, więc jakbyś do tego Agata nawiązała, będę zobowiązany niezwykle i tyle. No dobrze, dużo pytań, słuchajcie, do mnie jako do przedstawiciela tej heteroseksualnej większości było. Zaadoptuj mnie, będę miał fajne rodzeństwo. No tak, Tymek, to z tym od zawsze. Okej, okay. Dobrze, lećmy dalej. Kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Oczywiście cały czas zwracam uwagę na pytania czatu tutaj wszyscy trójkę. Ja mam takie pytanie, tak? Sara, Mara, załóżmy, że ja już mam 60 lat, wy macie po 40 parę. Jak widzicie się za 20 lat we dwie? W którym miejscu? Pod kątem patrząc właśnie waszej i orientacji seksualnej, waszego podejścia. Jak to widzicie? Mam naprawdę odpowiadać? Naprawdę masz odpowiadać? No, w tak grobie. Ja chciałam właśnie się zapytać, ja mam jeszcze wtedy żyć? Bogowie, o czym w ogóle mówicie. Gdzie się widzicie? Zejdźmy z tego filmu, który był bardzo znany, Sara Samobójczy, tak? To chyba też waszego pokolenia tyczy. Tylko przejdźmy do faktów. Gdzie się widzicie jako ludzie? Po grobie zostawmy na później, jak będziemy mieli decyzję o życiu poza życiem. Ale ja autentycznie myślę, że w końcu kogoś na tyle zirytuję, że ktoś mnie zatłucze. Dobrze, załóżmy się, że tak się nie wydarzy. Tak jak powiedziałem, przejdźmy od tych ostracyjnych tych. Gdzie się widzisz? Jak widzisz swoje życie?
To jest ważne pytanie. Nie w tym kraju. No. Okej, okay, no i to jest dobra, okej. Okay. W jakim kraju byście widzieli? Znaczy ogólnie tutaj z Lusią i Marcyś planujemy w przyszłości się przenieść do Kanady. Fajnie. Aha, czyli tak naprawdę wiemy, że ten grup to było w ogóle, ja nie wiem. Okej, okay, czyli okej, okay, widzicie w Kanadzie, tak? Tak. Na przykład. Na przykład. Północny kraj, bardzo ładnie, pełen wilków, słusznie. No. Terytorialnie Kanada mi się podoba i myślę, że fajnie byłoby tam zamieszkać. I tam pewnie zajmujesz się głównie jakby kwestiami redakcyjnymi, pisaniem, tak? Do, nie wiem, jakiś do Ubisoftu, bo Ubisoft jest kanadyjski, Montrealu, nie wiem czy, no wiesz na pewno, umiejscowiony. A ty, Marek, gdzie się widzisz? No dobrze. Nie mam pojęcia. Dobra, wpadłaś w chichotanie. Nie, serio, nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, gdzie ja bym miała się widzieć za 5 lat. No dobrze, pomijając tego, że już będziesz tak stara jak ja i może wąsy takie, jakie u mnie nie urosną, to jak myślisz? Jakbyś chciała, żeby się twoje życie potoczyło? Dołącz do trudno, bo nie. W piekle. Jakbym chciała? Znaczy wiesz, nie wiem jak się potoczy, nie mam pojęcia. Ale no wiesz, no chciałam być szczęśliwa. Dobrze to podsumowała. Musiałam być szczęśliwa. Okej. Okay. No nie udało mi się, słuchajcie, od niej wykluczyć. No dobrze, zadajmy pytanie dla czatu. W czacie, jak widzicie, ponieważ część czatu zna Sarę i Marę, tak, są tutaj widzowie zarówno jednej i drugiej, jak również część moich widzów z mojego kanału. Gdzie widzicie Sarę i Marę tak naprawdę? Jak byście sobie wyobrażały i czego im życzycie, powiedzcie? Bo warto im coś miłego powiedzieć, bo zasługują moim zdaniem na jakieś miłe słowa. Gdzie byście widziały, tak? Jako widzowie, tak? Te dwie osóbki. Mnie pomijmy, ja jestem mało ważny. Proszę. No jak to jesteś mało ważny, tylko wcale nie. W tej chwili, w tej wypowiedzi jestem mało ważny. Proszę, powiedzcie, że trumna. Proszę. Niech czas się wypowie. Jakie macie wyobrażenie? Znacie, tak by często oglądacie obydwie te panie tu obecne. Jakbyście sobie wyobrażali tak naprawdę? Zobaczmy. Mara wie o tym wszystkim, co na tym myśli. WW, tak. Pozdrowienia z Wronek. Krabi, miło nam również, pozdrawiamy. Nie wiem, co o tym myśli, bo ja sama nie wiem, o czym. Gwiazda internetu, brawo. Brawo dla generała, ale... Biały ogródek, Matko Boska, widzisz Sarę w białym domku? Nie, to ona się chyba prędzej położy w grobie, nie w domu z ogródkiem. Czemu w białym? Znając jej podejście. Biały jest nudny. Agata bardzo, bardzo ładnie odpowiedziałaś, Agata. Dokładnie, ja mam to same zdanie o Marze jak ty tutaj. Tak, dokładnie, ja tak bardzo bym chciał, żeby poszło. Krabi, byleby miały dom. Cicho, tak, to prawda. Sara w białym domku, to jest, ja nie wiem, ja poproszę, zrobimy konkurs graficzny na to. Ogłoszę go. Ja chcę dom w stylu skandynawskim. Najlepiej z norką Hobbita obok. I wielką balistą na placu przed wejściem, wycelowaną w bramę główną. Dobrze, na gwiazdkę ci nawet kupię kapcie dla Hobbita z włochatymi palcami. A balistę mi kupisz? Co ci kupię? Balistę. Balistę możemy zbudować wspólnie. Bo wiesz, nie lubię gości. Albo ja myślę, że bardziej trybeusza, tak? No będzie lepiej, bo dalej będzie można strzelać z niego. Nie, bo to chodzi o to, żeby ktoś otworzył bramę i żeby widział ten bełt wycelowany w niego. Taki jest zamysł. Rozumiesz? Okej. Okay. WW mówi, że trzeba być befortesta. Jest zabawniej. No super. Słuchajcie, ja myślę, że tak, bo to już tego streamu jest dzisiejszego prawie godzina. O, to jest bardzo długo. Więc stąd sobie pozwalamy na te pytania. Nie chcemy go przedłużać tak naprawdę jakoś szczególnie, żeby też nie rozmawiać tak o niczym. Więc oddamy jeszcze 10 minut dla czatu tak naprawdę, tak mi się wydaje, prawda? Żeby już nie gadać o niczym. Więc jeżeli macie jakieś pytania do nas tak naprawdę w trakcie, to słuchajcie, drodzy widzowie, ci, którzy są obecni, czat jest wasz, pytajcie, my będziemy odpowiadać, czy to Mara, czy Sara, to one są tu dzisiaj najważniejsze. Ja również mogę oczywiście odpowiadać. I tyle, tak? Przedłużajcie, mówi Agata.
przedłużamy ile możemy, ale pamiętajcie o tym, że później streamy są odsłuchiwane przez innych ludzi, a oni nie lubią zbyt długich nagrań tak naprawdę, tak? Podstawą nagrania hackathonów jest to, żeby taki let's play czy stream trwał do godziny, bo później może być dla potencjalnego widza po prostu nudnie, a wolelibyśmy być słuchani ze względu na krótki, skondensowany materiał, a nie inaczej. No, takie prawo głupie YouTube'a tak naprawdę, niestety. Siedzimy już za długi materiał, godzinę po prostu... i 25 minut. Godzinę 25 minut już gadamy, tak? Tak. Naprawdę tyle czasu? Tak, naprawdę. Odnośnie tego pomysłu, że powinnam pisać książki, kiedyś uda mi się skończyć. Bo piszę. Gadka, przecież ja ci mówiłam. Piszę książkę. Ale nie opytywałaś nic więcej. Ale kiedyś, nie wiem kiedy ją skończę. Zobaczymy. Mhm. No, pytanie było. Mara, to jest pytanie do ciebie, Matko Boska. Czy Agata nazywała mnie właśnie tym knopkiem? Na litość bogów, jak to się mogło wydarzyć? No to znany lektor polski bardzo, którego bardzo sobie cenię. Ja nie wiem, czy aż takim knapikiem jestem, ale bardzo dziękuję. To komplement, Agata, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo miłe słowa, naprawdę. Dziękuję uprzejmie. Emofik, czy spotkaliście się z heterofobią przez ludzi ze społeczności LGBT? O tym mówiliśmy. Tak, oczywiście, że jest taka heterofobia, tak? I to bardzo częsta i to jest przerażające, tak? Czyli radykalizm przejawiany ze strony LGBT w kierunku hetero, który wynika z odbicia tej agresji. Ja myślę, że spotykały się, ale nie wiem, niech się same wypowiedzą. Znaczy, ja ogólnie spotykam. Ja się nie spotkałam. Ja się ogólnie spotykałam z tym, że osoby homo i trans potrafiły atakować dosłownie wszystkich, tak więc... To jest, jak mówiłam wcześniej, Wilku, najgorszym miejscem dla osoby trans jest forum transowe, bo tam po prostu nie jest zbyt dobra atmosfera, można powiedzieć, najczęściej. Przynajmniej w przypadku Polski. Nie wiem, jak to na zagranicznie to wygląda. Tak więc no, spotykałem się z bardzo różnym nastawieniem. A co do wrzucania wersji roboczych moich książek do internetu, mam manię perfekcjonizmu, niestety. Ja będę na tym dłubać, dopóki nie uznam, że jest w miarę okej. I wtedy może to opublikuję. No to czekamy bardzo mocno na tą książkę. Tak. Ja równie bardzo parę, bardzo, bardzo długo. Pamiętam jak ładnych parę lat temu. Słuchasz mnie? Właśnie przerwało cię u mnie przynajmniej. Aha, przepraszam, już jestem. Już jestem, już z powrotem. Moment, moment, to z moim Discordem problem. Dajcie mi sekundę. Dobra, powinno być lepiej. Okej, już jesteśmy i słychać mnie dobrze? Tak, teraz tak. Okej, bo to Discord prawdopodobnie, który nagrywa... Stare, coś się krzacze. Znaczy mój internet nie wyrabia, zbyt długo obciążenie ma po prostu. Ja wiedziałem, że się stanie gorący. No, po prostu do rzeczy. Ja osobiście czekam na dwie rzeczy. Czekam na to, aż redakcyjnie Sara się w końcu odważy i wyjdzie trochę lepiej, jeżeli chodzi o te dwie panny. Ponieważ pióro ma bardzo dobre, a trochę brak wiary w siebie, ale oto to rozmowa między nami jest. Pogryzę cię. Tak naprawdę z racji jakby mojego dziennikarskiego doświadczenia i studiów. W wypadku Mary, ponieważ jak niektórzy wiedzą, ja prowadzę agencję reklamową, uczę grafików, wykładam też na Uniwersytecie Łazarskiego, zapraszam na podyplomówkę, tak przy okazji. To czekam na pewno w przyszłości, tak? Na album jej prac tak naprawdę. Ja Marę, słuchajcie, odkryłem lat temu, odkryłem no ładnych parę lat temu już, jak była, no, była sporo młodsza, prawda? I wtedy ujęła mnie swoimi pracami tak naprawdę. Jak ją przekonowałem do tego, żeby zaczęła nagrywać, udało mi się namówić i również pokazywała, jak maluje. Ja tym, którzy nie wiedzą, zapraszam na kanał Mary również i odwrotnie na kanał Sary. Sara pięknie opowiada o wszelkiego rodzaju i grach strategicznych typu Total War. Z kolei Mara, poza tym, że jest bardzo, bardzo i pasjonacką youtuberką, która kocha Xboxa,
od zawsze, to fantastycznie maluje, tak? Ale nie tylko maluje, wystarczy spojrzeć na jej kanał i zobaczyć, jaki strój wspaniały zrobiła na Warsaw Game Week na przykład, prawda? Co to była, Mara, pochwal się? Commander Palmer z Halo. Słucham? Commander Palmer z Halo. Dokładnie, czyli... Hala tam po prostu tak. Commander tam. Udawała Master Chiefa tak naprawdę, ja się śmiałem, ja wiem, że to nie jest sam w sobie, ale zrobiła fantastyczny strój i robiła go przez 2 lata i upór, jaki w to włożyła i że to skończyła, to ja po prostu czapka z głów, pończochy mi spadły i mogę, nie wiem, udawać islamistę, który nie wiem, robi pokłony, bo taki upór i zrobienie tego to jest dla mnie coś wyjątkowego. To świadczy tylko o sobie. A przy okazji też zapraszam do obejrzenia jej wspaniałych rysunków, maluje pięknie i chciałbym, żeby w końcu odnalazła się w jakimś, nie wiem, teamie deweloperskim, tworzącym grę jako jeden z głównych ilustratorów. Takie jest moje życzenie. Przed śmiercią chcę to zobaczyć, Mara, pamiętaj. To jest dla mnie bardzo ważne. Także to do tego was zachęcam. Czyją śmierć? Moją. Teraz dobrze, słuchajcie, Agata zadała pytanie, nie chciałbym jej pominąć, bo tutaj jest... Rozmawialiście kiedyś o agresji osób LGBTQABC. To piękne środowisko ma często niechlubną reprezentację. Nierzadko to też jest przyczyną braku dialogu. W każdej grupie, Agata, tak naprawdę, tak sądzę, mniejszej lub większej, szeroko rozumianej grupie, tworzą się odłamy radykalne. Ja myślę, że to jest taka ludzka natura tak naprawdę. One są wyznacznikiem tego, że ci ludzie zostali na tyle skrzywdzeni, że to jest takie stare powiedzenie. Ofiary często stają się katami. Dotyczy to również tego typu osób. I to nie chodzi o to, że są katami, że komuś robią krzywdę fizyczną tak naprawdę, ale mentalnie są tak gdzieś i nie wiem, wypaczone przez to, co zrobiło im środowisko, że same to odbijają w drugą stronę i z tego robi się właśnie, no to co się robi, tak? To jest problem bardzo duży. Typu Rafaela, które psują opinię LGBT. Ja zawsze zapominam. Nie znam Rafaeli, Mofik, niestety tak daleko nie siedzę. Znaczy to trzeba oglądać telewizję. Ja nie oglądam telewizji, słuchajcie. No to mamy tutaj we trójkę ten sam problem, nie oglądamy telewizji. Co to telewizja? To może inaczej, tak żeby nie mówić, że są tylko... Słuchajcie, nie tylko są nacjonaliści, są również i grupy skrajne wśród odłamów, które reprezentują odmienność płciową, tak? Które wypaczają opinię o środowisku i stają się niejako, niestety, no i to jest niekorzystne, reprezentantami tego środowiska. Dlatego ja zawsze mówię, nie patrzmy na jednostkę, patrzmy na gro ludzi tak naprawdę, tak? I ich reprezentację poglądową, a nie inaczej. To jest bardzo ważne. Głośne mniejszości są złe. Głośne mniejszości są złe. WW, sprecyzuj. TV sieje propagandę. To jest bardzo ważna rzecz. W Nowym Jorku ja miałem okazję być na takim seminarium. Dzięki Bogu tłumaczone, bo jest straszne. Dawno temu, w 98 Krable, byłem na takim seminarium w Nowym Jorku. Ja wtedy dosyć mocno zajmowałem się public relations. Uczyłem się, tak, zostałem wysłany tam. I tam dowiedziałem się po raz pierwszy, tak, 20 lat temu, o tym, że 95% informacji na świecie, również tych newsowych, tak, głoszonych przez wszelkiego rodzaju periodyki znane, typu New York Times, typu Washington Post, tak, i cała masa innych wydawnictw, to jest informacja przetworzona, lobbowana tak naprawdę przez grupy polityczne. Więc ta propaganda, o czym mówisz, to nie jest propaganda. Propaganda była, żeby było jasne, to jest słowo z PRL-u, tak, z czasów komuny. Teraz to się nazywa public relations, tak? Już nie jest propaganda, tylko public relations. Zostało to ładnie zastąpione słownie. Głośne mniejszości często krzyczą, broją, psują i łatwo rzucają się w oczy i psują opinię pozostałym reprezentantom danej grupy społecznej. No tak. Ja uważam, że mniejszości powinny dopasować się do większości. No to jest takie, Marik, bardzo pytanie do nas. Można by z tym dyskutować, tak? Kto się ma do kogo dopasowywać? Znaczy, jakby to powiedzieć, moje podejście jest takie, że każdy powinien po prostu być taki, jak odczuwa, że jest.
dopóki nie krzywdzi kogoś innego. Albo nie wpływa w bardzo znaczący i inwazyjny sposób na czyjeś życie. Ja uważam, że większości, dla Bo większości powinny dopasować się na... Aha, mów, Sara, mów. dopasowywanie się jednych do drugich, no to nudny będzie świat. Jeju. O. Tutaj Dobrze, też Agata napisała. bardzo dobra wypowiedź Agaty tutaj. Tak, dobra wypowiedź, Agata, ja się też zgadzam. Nikt nie powinien dość. Dokładnie, słuchajcie. Tutaj chodzi o to, żeby mieć szeroki ogląd sytuacji na innych ludzi. Może inaczej. Na każdą osobę, na mamę, tatę, przyjaciela, Wilka, tak, Marę, Sarę, Agatę, Tymka, WW, Emofika, należy patrzeć zawsze z małym marginesem, tak? Bo każdy z Zgadzam nas ma się. coś takiego jak mały margines błędu, który wynika z naszych zachowań, tak? Różnych. Mamy różne nastroje, różne rzeczy nam się zdarzają w życiu. Czasami nam coś odbije gdzieś, każdemu. Nie ma ludzi świętych w tym względzie. Więc patrzeć z dystansem i szanować ich te odbicia. Ktoś nie ma ochoty, to znaczy, że nie ma ochoty. Ktoś... Mówiłam, że Agatka dobrze mówi. Tak. I tyle. Tak, bardzo... Marek, przepraszam, chyba źle mnie zrozumiano. No chyba tak, musiałbyś Marek sprostować. Interpretacja jest jak dupa, każdy ma swoja. No i WW też ma rację. Tak, to tak, to nie sposób dyskutować z taką opinią, którą dała WW. No bo ma rację, no słuchajcie, no ja nawet nie wiem, co by powiedzieć. Jest jak dupa, każdy ma swoją. No każdy ma swoją, to prawda, no. Co nie oznacza tego, że możemy jakoś się dostosować, tak? Tu nie chodzi o samą interpretację, tylko chodzi o dopasowanie ją do naszych poglądów. Albo umiejętność współżycia z tą interpretacją WW. Tak bym do tego podszedł. Taką mam opinię. Może inaczej. Po prostu poza sytuacjami, które przekraczają jakieś normy społeczne, tak? Nienawistnymi niezwykle, poza agresją słowną, fizyczną, tak? Bo one są nieakceptowalne, tak? Społecznie nieprzekraczalne, należy tolerować opinie innych ludzi. Tolerować i przyjmować. Nie oznacza, że musimy się z tym zgadzać, ale dobrze, żebyśmy się nauczyli z nimi żyć. Prawda, Sara? Dopasować się znaczy, nie znaczy stracić indywidualność. No tak. Chyba, że dotyczy to Korei Północnej, Marik. Poza tym sporo ludzi tak to postrzega właśnie, że masz się dopasować, masz być normalny, masz chodzić ubrany tak jak my, masz mieć taką fryzurę jak my, masz wypowiada się w ten sposób, tak jak my, masz pić alkohol, tak jak my, masz być normalny. No dobrze, To to jest ja do... jeszcze zadam pytanie, które. No, mów, To mów, Sara. jest dopasowanie się w ogólnym postrzeganiu. Okej, to ja zadam pytanie. Bardzo ważne i pytanie pułapkę. Wszystkim wam tutaj, czyli wam dwojgu, Sara i Mara, i widzom. Kiedyś był sobie taki, jest nadal, mecenas Giertych, on przewodniczył Lidze Polskich Rodzin. Pamiętacie na pewno, prawda? Była taka partia. I mecenas Giertych wymyślił sobie taką rzecz. I tu jest pytanie pułapka. Bardzo ważna. Mecenas Giertych wymyślił to, że wszystkie dzieci w szkole podstawowej, w gimnazjum, tak, nie powinny się ubierać na kolorowo, tylko chodzić w jednolitych fartuszkach. Bo tak było kiedyś za czasów PRL-u, tak? Wszyscy, bez wyjątku. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Ale pamiętajcie, że to jest pytanie pułapka. Ale zanim, że tak powiem, odpowiem, po prostu tutaj Agatka fajnie napisała. Niemniej, no nie wiem, w innych krajach, na przykład w Anglii, przecież tam dzieci od zawsze mają właśnie te mundurki i tak dalej, ale no osobiście ja akurat załapałam się chyba na rok, albo na dwa, nie pamiętam na ile, ale mi to się nie podobało. No wiem, nie podobało się, No to pewnie. jest takie jakby, nie że każdy musi czuć się wyjątkowo albo co, tylko no po prostu ja nie czułam się w tym komfortowo.
Na szczęście to nie było jakoś bardzo wiele, czy coś, tylko jakiś tam sweterek, ale no. Czemu takie coś musi być? Znaczy, ja nie wiem, jak to dzisiaj jest, ale no, mi to się nie podobało i to było jakby takie, że robienie z ludzi, z jednostek indywidualnych, czyli z każdego dziecka, po prostu, żeby to było tak jak na maszynce, żeby każdy był taki sam. Żeby jakby, nie wiem, każdy, nie wiem, zatracił siebie czy coś. Nie wiem. Okej. Okay. Tutaj w sumie. To jest twoja opinia. Mam podobne w sumie zdanie co do Mary. Dobrze. Ja tak dodam, że osobiście w obrębie szkoły ja ogólnie nie lubię wszelkich działań zmuszających do socjalizacji, to znaczy zmuszanie dzieci do wycieczek, do jakichś tam wydarzeń, do uczestniczenia w jakichś wydarzeniach z innymi dziećmi i tak dalej. I takie też. A taka próba, bo to jest dla mnie taka próba zrobienia wszystkich takich samych, choćby właśnie przez umundurowanie, no to mi się po prostu nie podoba. No zgadza się, masz rację, bo to faktycznie potrafi gdzieś, bo chcesz pokazać, że jesteś inna. No dobrze, powiem wam, czym znaczy, było to spowodowane tak naprawdę. Znaczy, czekaj. Nie chcę pokazać, że jestem inna, lubię widzieć u ludzi indywidualność, po prostu. Lubię. Dobrze. Po prostu spotykając. To, co lubię spotykając nowe osoby, jest to, że po prostu one prawdopodobnie będą zupełnie inne niż poprzednie osoby, które poznałam. Ja nie lubię duszenia tej różnorodności ludzi. I masz kompletną rację. Zgadzam się z tym, co powiedziała Agata. Nie Agata, tylko Mara, przepraszam. Z tym, co powiedziała Sara. Zgadzam się z tym, też pisze Emo. Ja to się zgadzam z tym, co tutaj napisała Agatka, ale z tym, że po prostu, tak jak mówię, w Anglii, tam jakby inaczej, że tam zawsze to było i tam są jakby do tego przyzwyczajeni, a tutaj to już było, że ludzie, dzieci się przyzwyczaiły do jednej rzeczy, a później takie na chwilę próba wprowadzenia właśnie takich mundurków nie wypaliła. Totalnie, bo po prostu nie wiem, może źle się do tego zabrali. Ja powiem to w ten sposób, słuchajcie, to jest bardzo ważne. To było uzasadnione zupełnie inną rzeczą, nie dosyć inności, tak? Czy próby zabrania komuś innym innościom. Problem narodził się w zupełnie innym miejscu, nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę. Chodziło o to, że tworzyły się poprzez różne ubiory, tak? Różne kreacje, przynoszenie różnorodnych telefonów, podziały społeczne między ludźmi, których było na to stać lub nie. No tak, dzisiaj nadal jest z telefonami nadal, wszystkie. Nadal są. To tak. Nie chodzi o to, żeby zabijać inność, tak? Tutaj chodziło bardziej o tym w tym projekcie. Żeby wszyscy byli równi. Żeby wszyscy byli równi no. W kontekście tego ubioru, bo dzieci, tak, jako młode osoby, niezwykle na to zwracają uwagę. I przez to, że zwracają uwagę, to właśnie zaczyna się ten moment, to jest śmieszne, na kanwie ubioru zaczyna się ta dyskryminacja, nie? Ja jestem z epoki mundurków, tak? Zresztą jestem po szkole wojskowej również, służyłem w wojsku bardzo długo, ale to jakby nie ma nic do rzeczy. W wojsku jest to obowiązkowe, tak wskazuje na to jakby dyscyplina wojskowa, na to wskazuje jakby i jakby w ogóle kanwa jakby i służby, że tak powiem, mundurowej. W wypadku młodzieży chodzi o to, że szczególnie wśród dziewczynek, co jest złe, zaczynała się niezdrowa rywalizacja. Dziewczynka, która nie była na tą stać, nie wiem, na kosmetyki czy na jakieś inne rzeczy, wyrastała na gwiazdę. Nawet na jakieś ciuchy, tak, które, ciuchy, wiesz, tak. Markowe czy coś, nie? Ciuchy markowe i to niezwykle pokazywało te rozróżnienie, nie inność, tak? Bo inność jest dobra, zgadza się. Tak, ale później to dziecko albo było wyśmiewane, albo po prostu jakby nikt, no było po prostu samo, nie? Tak, i chodzi o to, że bardzo dużo tych dziewczynek, których rodzice byli po prostu, no i nie mieli finansów na takie rzeczy, żeby tą dziewczynkę ubierać co i raz. No i później też się wyśmiewali w szkole, tak. Nie? To problem potężny tak naprawdę, tak? I dlatego ten pomysł Giertycha pod względem był dobry, tak? Bo ta zewnętrzność w postrzeganiu młodzieżowym, tak, dziecinnym jest bardzo ważna. Tak? Wiemy, jak przeżywamy to, że nie wiem, mamy tuszę za dużą, tak? I przez to jesteśmy nieakceptowani, bo nie umiemy z tym walczyć, czy garbaty nos, czy preszcze na nosie, czy jesteśmy nerdem typowym gdzieś tam w przypadku chłopaków młodych,
który nie jest sportowcem, tak, to dzieci są bardzo okrutne i to dyskryminują niezwykle. I to się robi się z tego zło. Tutaj ciągle mówimy o tolerancji, tak naprawdę, więc temat jakby cały czas jest. Że tak powiem, odpowiem Agatce na to pytanie, bo Agatka zapytała, dlaczego nie wypaliła naszym zdaniem. Znaczy moim zdaniem to nie jest, tak jak mówię, ja się całkowicie zgadzam z samą Agatką, że to jest fajne, że po prostu właśnie jakby wprowadza dyscypliny, jak wszystkie dzieci mają mundurki. Ale to całkowicie, tak jak w Anglii, to jest, że tak powiem, wszyscy są ubrani tak samo. A przynajmniej na moje własne doświadczenie w Polsce z mundurkami było takie, że rzucili jakimś niewygodnym, kiepskim swetrem i to było wszystko. Całe ubranie, cała reszta ubrania była taka, jak dzieci chciały, więc to się nic nie zmieniło. Poza tym, że był jakiś sweter, czy to po prostu taki właśnie jakby taki jak bluza niby, czy po prostu taki jak, że po prostu koszulę się pod to, czy coś tamten. I to było tyle, więc i tak każdy chodził jak chciał. Prawie i tak większość dzieciaków nawet nie ubierała tej jednej części tego swetra, czy co tam było trzeba. I tak mieli to gdzieś, więc jakby to całkowicie było wprowadzone jak w Anglii, to mogłoby to się sprawdzić i to by było fajne, a nie właśnie, że jedna część ubioru i tak wszyscy chodzili w takich bluzach, jakie chcieli, w koszulkach, w spodniach, we wszystkim, więc to w niczym się nie zmieniło i dlatego moim zdaniem to nie wpaliło. Ja tu chcę zwrócić na jedną uwagę, Tobie Wilku, bo Ty mówisz, że to było w kwestii tego, żeby wyrównać i żeby nie było tych ataków na dzieci nawzajem. Tylko, że te ataki są w każdej kwestii i tu nie jest rozwiązaniem sprowadzić, żeby wszyscy byli jednakowi, bo wszyscy nie są jednakowi i nigdy nie będą. Na poziomie wychowania musi być pokazywane przez rodziców, że każdy jest inny. Bo można na siłę spróbować w obrębie szkoły doprowadzić do tego, że wszyscy będą jednakowi, ale to doprowadzi do tego, że będzie sporo osób, które takie, na przykład tak ja, które będą miały kompletnie dosyć życia przez tą szkołę i nie będą... Nie, to jest zupełnie inny poziom, Nie. Znaczy po prostu, no tak jest, że po prostu dzieci potrafią być tak okropnie nieprzyjemne i przykre, ale to wynika z wychowania. Musisz pamiętać o tym, że ja też kiedyś miałem 10 lat, tak, czy 12. Więc doskonale pamiętam, jak to było. Ale to wynika z wychowania, ale tu chodzi zarówno o wychowywanie, jakby to powiedzieć, żeby bogaci rodzice wychowywali swoje dzieci tak, żeby nie tępiły one tych biednych, a te biedniejsze, żeby wychowywały swoje dzieci tak, żeby one nie zwracały uwagi na to, że bogaci po nich jadą. Jakby to ująć. Czekaj, daj mi skończyć. Ogólnie rzecz biorąc, ja w domu miałem taką sytuację, że ja nie chodziłam nigdy w markowych ciuchach. Ja chodziłam w ciuchach takich kupionych, żeby był jak najlepszy stosunek ceny do jakości, ponieważ to jest jedna z nielicznych dobrych rzeczy, jakie przekazali mi rodzice. Oni po prostu pokazali mi, że drogie markowe ciuchy nie mają żadnego sensu w momencie, kiedy mogę kupić coś równie dobrego w niższej cenie, co jest wygodne i działa. No pewnie. I po prostu przez to... Ty sama podkreślasz jedną rzecz. Dla ciebie to nie ma znaczenia, tak jak dla dziewczyny innej. Ale dla tych dzieci miało i później wyśmiewały ciebie, że nie ma, że rodzice nie mają kasy, ale że albo ten, nie? Tak, że po prostu nie masz takich markowych rzeczy. Tak, czepiano mnie się. Znaczy, znam to z doświadczenia. Tylko, że nie zwracałam na to uwagi, bo po prostu miałam przedstawione tutaj przez moich rodziców, że po prostu nie ma sensu kupowanie takich drogich ciuchów w momencie, kiedy można kupić inne rzeczy przydatne w domu. I to akurat nie stanowił klucz twojego problemu, tak? Transseksualnej. Ale dla innych dziewczyn ma znaczenie i tego nie bierzesz pod uwagę. Tak, tylko że tu wynika też z wychowania tych dziewczyn, nie będących dziewczynami. Nawet wychowanie w wypadku dziewczyn, zobaczcie, w Polsce dziewczęta są wychowane tak, w dużej mierze, 90% tak, tych dziewczyn, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na ulicach, w szkołach, być najpiękniejszą, tak? Już nie mówię o tych przesadzonych wszelkiego rodzaju i upiększaczach kosmetycznych, typu, nie wiem, operacje 20-latek, tak? Ja rozumiem 40-latkę, która się poprawia, czy dziewczynę, która ma naprawdę dużą wadę z nosem i chciałaby go tam jakoś wyprostować, ale tylko po to krzywdzenie się, żeby sobie powiększyć usta nadmiernie, tak? Gdzie dochodzi do przesady, czy policzki
czy to kwasem hialuronowym, czy botoksem, no to zmierza nie w tą stronę, którą Agatko nie jest przesadzona mocno. Ja pracuję z rynkiem kosmetycznym. Mam te kosmetyki, mam te dane w ręku, tak? Podzielę się z tobą z chęcią. Ona nie jest przesadzona, ona jest de facto. Pa, pracuję ze znanymi markami kosmetycznymi i po prostu je mam, te statystyki. One może lekko przekłamują, ale niewiele. Ale to jakby, i wracając do w dalszym ciągu bardzo dużo dziewcząt niestety tak robi i przykłada do tego niezwykłą wagę. Nie wszystkie, tak? Bo to nie jest, że każda dziewczyna tak podchodzi do tego. Ale duże gro. Spójrzcie na swoje koleżanki z młodości, z liceum, tak, z technikum, ze studiów tak naprawdę, jak dużą wagę i jak duża ilość w każdej klasie, tak, w każdej grupie przykłada do tego wyglądu, tak? Ale to wynika z wychowania. Na punkcie oceny tego wyglądu. To ma bazę w wychowaniu. Jest złe wychowywanie, jest za mało zwracania uwagi na swoje dziecko w większości przypadków w polskich rodzinach. Sara, to nie tylko chodzi o wychowanie rodziców. Również chodzi o taki społeczne... Społeczne naciski to też. To są przymusy. Społeczne naciski, tak. To jest społeczny przymus. To jest chory społeczny przymus, z którym... Tak. Który powinno się zredukować, a nie próbować wszystkich ujednolicić. On dotyczy również, ale ja nie mówię o ujednoliceniu, ja mówię, żeby zabić tą granicę, tak, żeby zatrzymać w jakiś sposób to, a jeżeli chodzi o to, co mówisz odnośnie inności, no to dlaczego w Wielkiej Brytanii to wychodzi, to ja wam wytłumaczę, albo w Stanach, może nie na taką skalę bardzo dużą, oczekiwaną przez wszystkich, ale wychodzi trochę lepiej niż w Polsce, dlatego że tam tak naprawdę, oprócz tego, że są specjaliści przede wszystkim, dobrze opłacani, tak? Specjaliści, którzy i testy kompetencji, tak? Które są bardzo wyśrubowane, które pomagają tym ludziom zrozumieć, kim chcą być albo kim zostać. To jest jedna rzecz. Poza tym w większości szkół są operacyjni, tak naprawdę operatywni niezwykle terapeuci, którzy pracują z taką młodzieżą, żeby ukierunkować ją w takich i kierunkach, które tą inność ich w ładny sposób wykształcą, tak, ukształtują i spowodują to, że ta osoba będzie szczęśliwa. To tak jest, tak? W Polsce o czymś takim możemy zamarzyć, bo nie ma. Jest coś takiego? Jest psycholog szkolny, prawda, ale z nim porozmawiać to osie. Zgodzicie się? No w Polsce nie ma żadnych tego typu rzeczy. Tak, a tam są. I psycholog nie robi w swoim szkole nic. Ale bo tutaj wcześniej mignął jeden zarzut od Julki w kwestii mundurków, i który ja również popieram. Mundurki mają jeden konkretny podział w wypadku tych krajów, gdzie są te pełne mundurki, a nie mundurki w postaci swetra czy czegoś takiego. W takiej Wielkiej Brytanii czy w Japonii mundurki mają podział ze względu na płeć i dla mnie to niepotrzebnie buduje przepaść między chłopcami a dziewczynami. Ale co, że rozróżniamy ze względu na buduje przepaść? Buduje przepaść, ponieważ to sugeruje, że jakby to powiedzieć, w Japonii krzywo patrzą na osoby transseksualne wbrew pozorom. Czy nawet nie osoby transseksualne, ale powiedzmy mężczyzn preferujących kobiecy ubiór. To ma już swoje podstawy już w szkole i w tym podziale sztywnym, że chłopcy długie spodnie, dziewczyny spódniczki. Okej. Okay. Poczekaj sekundkę, bo chciałbym się jeszcze odnieść, Saro, do tego, co Agata. Ja w żadnym wypadku, Agatko, nie winię kobiet za to, że chcą się malować, stroić i uważam, że to za kanwę kobiecości w każdym aspekcie. Ale tutaj Agatka fajnie napisała, że problem polega na tym, że pokaz młodej własnej osobowości powinien zacząć się po lekcjach, czyli tak. Pełne mundurki są w szkole, tak. A po szkole rób sobie, tak. Co chcesz. Też i to właśnie całkowicie się z tym zgadzam. Że właśnie tak jak w Polsce próbowali tutaj dosłownie jeden kawałek odzieży wprowadzić i tak wszyscy mieli to gdzieś, dlatego to nie wypadło. Zgadzam się z tym, co napisałaś, natomiast to nie chodzi o to, my widzimy, że chce się malować i robić sobie botoksy. To nie w tym kierunku, jakby ta krytyka. Ta krytyka poszła w kierunku przesady, tak, którą ja napotykam bardzo często, bo pracuję z modelkami bardzo, nie tylko z modelkami, dziewczynami aspirującymi do modelek,
Tą grupę znam, no naprawdę, uwierz mi, dobrze, mam przyjemność pracować. To są wspaniałe dziewczyny, ale wpadają bardzo często w pułapkę upiększania się, w pułapkę mini zabiegów kosmetycznych, już o operacjach nie wspomnę. I nie mówię tutaj o typowo przerysowanych osobowościach, które czasami widzimy w telewizji, że na przykład dziewczyna chce być Barbie i zrobi sobie milion operacji, czy nawet znam tego Kena polskiego, tak, miałem przyjemność go poznać, który może nie wycinał sobie żeber, on faktycznie sobie nie wycinał, ale tych operacji zrobił bardzo dużo. I to zmierza, okej, niech sobie to robi, co chce, tak? Tylko że ci ludzie zaczynają przypominać karykatury samych siebie w ramach tego i przez to jeszcze bardziej się często, moim zdaniem, tak, tu się powinien psycholog powiedzieć głównie, unieszczęśliwić. To jest moja opinia. Więc to nie jest krytyka tego, że ktoś chce się upiększać, bo kobieta powinna się upiększać, tak? Kulturowo każda kobieta jest piękna, to, że w ten sposób podchodzi i kreuje swój świat, to jest wysoce, nie wiem, pozytywne i fajne, ja to chwalę i pewnie, że to lubię. Natomiast chodzi o to, żeby nie wpadać w przesadyzm. To tylko to krytykuję. To kolejny moment, kiedy, Wilku, po cichu mnie krytykujesz. Słucham? Kolejny moment, kiedy po cichu mnie krytykujesz. Nie, nie krytykuję cię. Krytykujesz mnie. Krytykujesz, nie robię nic z tego, co kobieta powinna. Ale ja cię z tego nie krytykuję, że ty tego nie... Ale co znaczy, że powinna? Powinna to nie znaczy... Rozumiesz? Przerwało cię u mnie, przynajmniej. Powtórz. Mówię, że powinna nie oznacza, że musi. Ale to już jest taka mocna sugestia. To jest bardzo mocna sugestia. Tak. No być może tak. No, to jest bardzo, muszę pomyśleć nad tym. To jest bardzo mocna sugestia, na którą wpada większość bardzo osób. Bardzo taka dobitna sugestia. To jest bardzo dobitna sugestia i to ona... Jak ktoś powie, powinnaś coś zrobić, to jest takie, najlepiej zrób to. No być może tak, bo to bardzo definiuje mocno. I to ona powoduje prawdopodobnie, że sporo tych dziewczyn stara się być takie przesadnie piękne i tak dalej. To ta powinność powoduje, że masa chłopców robi się macho, bo jeśli nie będą macho, to ojciec będzie na nich krzywo patrzył i mówił, ale chuderlak, bo chłopak powinien być silny. No to przyznam się szczerze, że w takim razie, myślisz, niefortunnie to musiałem sformułować, bo akurat takie opinie, źle sformułowałem słowo. Znaczy, wiesz, to Wilku, sformułowałeś. Takie powiedzenie, że takie właśnie użycie słowa powinność, to powoduje dużą presję. No wiem. Bardzo dużą, zwłaszcza u młodej osoby, gdybym ja nie miała całkowicie wyjebane na wszystkich wokół. Sara, ja się wycofuję wokół. Z tego, co powiedziałem w tym momencie, bo źle go użyłem. Dajcie mi okej, okay, dobra, poddał się. Naprawdę, absolutnie niefortunnie tego użyłem, tak? To się zdarza. Jestem dumny z siebie. Tak dużo mówi jak ja. Bardzo dobrze, że jesteś pewna i oczywiście, że ja nie mam jakby nie zawsze mam rację i też mogę się pomylić, no bierzcie to pod uwagę. Wyznaczcie mi proszę miejsce między przesadą, a jeszcze spoko. To jest bardzo cienka granica, ta Agata, wiesz, indywidualna. Wilku, to pewnie zarządzam WW, no mam dwie dziewczyny, myślisz, że jestem samobójca? Plus we wszystkie, no nie zwariowałem jeszcze, bo zostanę tu zadeptany zaraz. Natomiast... Agatka, ale każdy też sam sobie wyznacza. Słuchajcie, Agata, wyznacz mi proszę miejsce przez zadomę jeszcze spoko, to jest cienka granica. Ciężko wyznaczyć taką granicę, tak? Tak naprawdę. A też każdy sobie wyznacza to, nie? Każdy sobie wyznacza opinię, opinię tej granicy, ale gdzieś chodzi o to, że no, z reguły gdzieś tam indywidualnie czujemy, że ktoś przesadził, tak, z czymś, tak? Może inaczej, jeżeli 5 osób mówi, że to się skupą, takich obiektywnych, tak? To znaczy, że tą kupą raczej jest, tak? Jeżeli ktoś mówi, 5 osób mówi, że coś jest białe, to znaczy, że raczej na pewno jest białe. No to taka stara prawda. Wizualna granica? No to oczywiście, że tak. No jest pewno. Nie można przeginać, no moim zdaniem, jakoś szczególnie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ingerencję w swoje ciało. Znaczy może inaczej. Można, wszystko można. Okej, okay. Każdy może co chce. Natomiast uważam, że ci ludzie się krzywdzą w ten sposób. Mi to nie będzie przeszkadzać jakoś szczególnie, ale co mi przeszkadza, jeżeli wszystkie dziewczyny w ramach tych operacji kosmetycznych przeszkadza mi, bardzo się upodobniają do siebie, czyli to wszystko idzie w jednym gdzieś kierunku, tak? Bo zabijają swoją indywidualność. To jest moja subiektywna opinia,
No ja się zgadzam z zagadką. Jak tutaj napisała, że jeśli 1000 osób powie mi, że gówno jest czekoladą, to nadal jest gównem. Panie Wielku, jest to zrozumieć, bo próbuję szukać kontekstu. Ja, bo czekaj, nie zrozumiem. Jak 1000 powie, że gówno jest czekoladą? Ależ oczywiście, tak? To jest sofistyka, to co Agato bierzesz, stosujesz. I tak można dyskutować na zasadzie teorii wzajemności o każdym temacie. Poza tym, jakby to powiedzieć, Wilku, z jednej strony powiedziałeś, że to jest przesada, że one wszystkie dążą do tego jednego ideału piękna, a sam wcześniej go propagowałeś przez chwilę, dopóki cię nie upierdoliłem. I nie robią to samo. Co propagowałem? Ideał piękna kobiecy, do którego one dążą. Wiesz co, ja uważam, że dążę... Nie, na razie na parakalowie zupełnie. Ja uważam, że jeżeli gdzieś zbliżamy się do takiego... To jest męski punkt widzenia, mój własny, prywatny, tak? Subiektywny, nieobiektywny. Na pewno. Uważam, że zbyt, może inaczej, jest jakiś tam, nie wiem, sztamp urody, takiego obserwuję wśród dziewczyn, które przychodzą do mnie. Wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Tak? Powiększone usta, podobnie zrobione nosy, te same cienie na policzkach, tak samo zrobione oczy. Jak postawisz je w rzędzie tak naprawdę, to ciężko je odróżnić. Oczywiście to w dalszym ciągu jest ładne, tak? To nie jest brzydkie, ale przez to, że staje się tak bardzo skomercjalizowane, jeżeli chodzi, zunifikowane bym powiedział, to moim zdaniem zabija jakąś indywidualność, tak? Bardziej mi chodzi o to, że przy pięknie, to jest moja opinia, tak? Dobrze, żeby każdy znalazł sposób na siebie, bo na siłę upodobnianie się w jakimś stopniu, tak? No nie wiem, czy jest dobre, przynajmniej ja nie jestem tego fanem. I tyle. No wiesz, tak jak już tutaj mówiliśmy, to to jest sprawa indywidualnej osoby, co robią ze sobą, ze swoim ciałem i no tobie, mi albo komukolwiek to się może podobać, albo nie, ale to jest... Ale ja jestem tak... dlatego, tak, ja jestem tolerancyjny. Winter też żałuje, że nie mam popcornu. Nie mam nic do jedzenia. Nie oznacza to, że to pochwalam, rozumiesz? No, albo że może inaczej, tolerancyjny, nie przeszkadza mi to, ale może mi się nie podobać, tak? To jest tak jak, nie wiem, wiesz, lubię kogoś, ale mi się nie podoba, tak rozumiesz? Na tej zasadzie i mogę go nawet uwielbiać, ale mi się nie podoba, tak? Więc to mi się nie podoba, tak żebyście mnie zrozumieli dobrze, bo mam wrażenie, że trochę opacznie myślicie, że jakoś tam definiuję ludzi. Nie, nie podoba mi się takie podejście, bo uważam, że właśnie szkodzi tej inności, o której mówiliście, tak? Pomijając fakt oczywiście, że też jakby wszystko da się opierać na wnętrzu i na tym przekazie, który kreuje z siebie, ale to dążenie właśnie do takiego ideału ogólnie określonego, no po prostu gdzieś tak wyszarza ten świat piękności, to tak sądzę. No bo widzisz 10 tych samych dziewczyn obok siebie, no kurde fel. No tak, ale ja ci powiedziałem... Chciałbym się jakoś się wyróżnić. Ja ci powiedziałem, no, w mundurkach nawet dzieci, albo jest wiele prac, gdzie ludzie chodzą w ubiorze takim samym, takich tak zwanych mundurkach, w roboczym takim tym. No, ja nawet tak pracowałam i jednak i tak każdy się wyróżnia, bo jednak każdy inaczej wygląda, nie? I to znaczy, no, 10 kobiet, nawet jak miały to samo ubranie, to i tak będą się wyróżniać, bo inna twarz, inne włosy i inaczej, nie wiem, inaczej się zrobią cokolwiek. No tak, i tutaj na przykład, no nie wiem, mi nie przeszkadza, że na przykład, nie wiem, młodzi ludzie mają tunele jakieś, tak, w uszach, czy kolczyki. Sam jakby gdzieś miałem w latach 80. czynność, nie wiem, co ja gadam, miałem przebywania, nie wiem, z środowiskiem punkowym takim wczesnym, lat 80. i tam ludzie sobie agrafki nosili, tak, i 15 różnych dziwnych kolczyków, które wcale nie były kolczykami, śrubami. Okej, okay, no byliśmy za to tępieni, tak? Okej. Okay. Natomiast nie wiem czemu, ale tak mam. No. Trudno mi to przekazać. Jak widzę dziewczynę 20-letnią, która sobie 6 razy do niewyobrażalnych wielkości, naprawdę bardzo duże, ja nie mówię o małym powiększeniu, powiększyła sobie usta karykaturalnie, tak? Bardzo karykaturalnie, tak? Dodatkowo pomarowała się czerwoną szminką taką na maksa. I to nie szkodzi, że to jest czerwona szminka, bo ja nie będę definiował po tym. No to widzę, że to wygląda po prostu no źle, po prostu. Nie ma w tym ładu. Wiecie, o czym mówię? Wyobraź sobie, że twoje usta, Mara, albo twoje
razy 6 powiększa. No wiesz, jeśli to się jej podobało. No, to tak można na to też spojrzeć. Tak. Ale to no nie wiesz, to nie są moje usta, to wiesz, mi no. To nie musi się podobać, nie musi mnie to pociągać, ale no. Jeśli tej osobie to się podoba, no to wiesz. Ja sam w gruncie rzeczy podobnie. Żeby ktoś, żeby no. Komuś to się podobało, kto no. To ma, a nie, że no tak powiem, tak, otoczeniu. Na skutek czegoś te usta sobie powiększyła, prawda? No tak. No po coś tak, nie? No okej. Z różnych powodów ludzie to robią. Zgadzam się, nie krytykuję jej wyboru. I nie oznacza to, że nie będę chciał z nią porozmawiać. Nie oznacza to, że to będzie dalej źle wyglądało. Znaczy, no oczywiście. Znaczy, jakby ci to powiedzieć, Wilku, ja jestem bardzo wielką fanką naturalizmu i nie lubię żadnego... Ja nie lubię już nawet samego makijażu, nie mówię już o jakichś operacjach plastycznych, tak więc... cóż, mi osobiście ani operacje plastyczne, ani jakikolwiek makijaż wizualnie się nie podoba. Makijaż rozumiem tylko w celach artystycznych, na przykład przy cosplayu by się upodobnić do jakiejś osoby. Zaś jeśli ktoś chce to robić, robi to, to czemu mamy mieć problem do tej osoby? Ależ dalej, i dalej też to tolerujmy, i nie ludzie w tym ubierają. Pytanie tylko, czy taki wpływ na ludzkie ciało, tak? Tych osób, i nie mówię o ludziach, którzy w ogóle zmieniają swój wygląd w sposób drastyczny, tak? Typu ten nieżyjący pan Czaszka, tak? Wiecie, o kim mówię, który samobójstwo chyba popełnił. Mówisz to osobie, która planuje się wykastrować, przypominam. Wiesz co, ale ty masz zupełnie inne z tego powodu, inny powód dlatego, tak? Niż ta osoba. Okay. Tak? Ty jesteś transseksualna, a ten człowiek nie był transseksualny. Na pewno. Chociaż to, oczywiście też to źle zabrzmi, bo nie znam go, więc trudno mi powiedzieć, jakie miał powody. I tyle. No ale dobra, pan Czaszka chciał być indywidualny bardzo. I on stawiał na unikalność, indywidualność. Chciał być symbolem, tak? To była jego jakiś clue, jego wartości. I należy to szanować. Więc i wykastrować. No matko. Czujesz się kobietą, więc no. Naturalne. Nazwałam rzeczy po imieniu. Chcesz się czuć kobietą. No tak. Chcesz się czuć kobietą i tyle. I nie ma o czym dyskutować. I to nawet nie ma o czym. No. To jest twój wybór, twoje uczucie. Tak powinno być. Ja też tak uważam, że powinnaś zrobić. Jeżeli tak czujesz, że jesteś tego pewna, to tak. Ja to wspieram, absolutnie. Odnoszę, Wilko, że znowu gubisz się we własnym sensie. Nie gubię się. To akurat wspieram. Jakby to zupełnie inna para kaloszy. Może inaczej, co innego inność taka wynikająca z jestewstwa, tak? A co innego taka inność, która jest narzucona przez media, tak? Gdzieś częściowo, czy społeczność dookoła nas. I takie na siłę upodabnianie się albo przerysowywanie pewnych rzeczy, bo chce się osiągnąć no, popularność na przykład, tak? Bo ważne jest tak naprawdę w tym wszystkim, słuchajcie, cel. Ty masz cel taki, że nie czujesz się chłopakiem, czujesz się dziewczyną, cel tej to ma sens. Cel tej osoby też jest taki, że ma się... Znaczy, zakładając tak podstawowo, prawdopodobnie celem tej osoby jest doprowadzenie swojego wyglądu do takiego, który jej najbardziej odpowiada. To, że może to być częściowo spowodowane społeczeństwem, no to tutaj mamy problem ze społeczeństwem, a nie z tymi osobami. Mhm. Julku, gdzie ja tam zaprzeczyłem, powiedz mi, zaprzeczyłem, być może tak było, więc nie, no nie zaprzeczam, naprawdę zaprzeczam sobie, słuchajcie, gdzieś bardzo mocno. Mara? Trochę tak. Prostujcie mnie, jak gdzieś sobie zaprzeczam, bo może ja czegoś nie zauważyłem. Mara umarła. Słucham? Mara umarła już. Nie. Sara, gdzie sobie zaprzeczyłem? Prawie. No nie, śmiało, mówcie śmiało, bo ja być może faktycznie gdzieś się zgubiłem w tych zawiłych wypowiedziach już, bo długo trwa ten podcast, więc a w którym miejscu? Mówię, pokażcie mi, gdzie popełniłem błąd, bo ja z chęcią posłucham. Wyjaśni ktoś Maurce bardziej klarownie niż ja. Ja od 2 godzin gadam, jestem zmęczona. A, wszyscy są już zmęczeni, no widzicie. Słuchajcie, no jeżeli gdzieś zwalę to na zmęczenie. Tak? Jak zawsze. Nie, opinie się zmieniają, nie? Znaczy, wiesz, że tak powiem, raz wiesz, może inaczej, uważać może ten, tak, a... Może ten przekaz, który chciałem powiedzieć, był
niezbyt dokładnie go zdefiniowałem, w związku z tym go później chciałem naprawić. No i nie do końca to wyszło tak, jakbym chciał. I tyle, no co mam powiedzieć? No nie wybronię tego już w żaden sposób, przecież cholerka. I tyle. No dobrze. Przeczysz sobie tam, gdzie uważasz, że osoby, które pierwsze mają mniej racji. Tak. Tak, ale taką mam opinię w internecie. Jeżeli to uważacie za przeczenie, no to takie macie prawo. Ja uważam, że ważny jest powód, dla którego chcemy coś zrobić i skala znaczy, tego powodu. Głównie te osoby, jak zmieniają coś... Więc nie uważam tego za przeczenie, moi drodzy. To robią, żeby, wiesz, dla lepszego samopoczucia, żeby lepiej się poczuć. Bo Sara ma ważny powód. Bardzo ważne. Znaczy wiem o co tutaj chodzi Wilkowi. Tu chodzi o to, co mi samej się nie podoba w działaniach osób transseksualnych. Chodzi o moment, kiedy robi się coś nie z powodu, że tobie się to tak po prostu domyślnie podoba, tylko robi się coś dlatego, żeby, bo takie są oczekiwania społeczeństwa. Tak, dokładnie tak. Bo powód, dla którego Sara chce przejść operację zmiany płci, jest ważny i wynika jakby z clou jej przekonań. Natomiast i to nie jest przeczenie tak naprawdę, tak. Bo dużo innych osób jakby robi sobie te operacje plastyczne, tak. To po to, żeby się bardziej przypodobać, przypasować, znaczy tak, żeby według standardów społeczeństwa. Oczywiście jest ważne dla dziewczyn, oczywiście się rozumie piękne. I to jest fajne, no to normalne jest, tak kobiety, mężczyźni zresztą też tak naprawdę, tak naprawdę po prostu dużo się mężczyźni tym względem nie różnią. Mają bardzo podobnie, tak, aspektowo. Może nie aż tak jak kobiety, ale też. Natomiast powód, który ma polegać na tym, żeby mieć większą popularność, jest ciut w mojej opinii, tak, według mojego światopoglądu płytki. Więc to nie jest przeczenie Uki ani WW. Znaczy macie prawo tak mówić, tak sądzić, ale ja tego tak nie odbieram. I nie jest to też postawa konfrontacyjna. Więc Uki, pokaż mi, skoro już napisałeś, gdzie sobie albo Julka, tak? W którym miejscu? Albo pokaż, albo mi powiedzcie tak naprawdę, bo prawdą może być też tak, że faktycznie gdzieś sobie cholera jasna i będę musiał posypać głowę popiołem. To zrobię oczywiście, tylko chciałbym zobaczyć ten moment. No oczywiście, że motywacja nie jest płytka, nie? Motywacja nie jest płytka? No tak, to jest bardzo duży powód i wystarczająco, żeby po prostu chcieć w sobie coś zmienić, bo to coś spowodowało, że to po prostu nie pasuje i z tym się źle czujesz, nie? Nie mam wglądu w psychikę danej osoby, nie wiesz, co nią kieruje. Oczywiście, każdy jest inny. Każdy jest inny, tak, to wszystko jest prawda. Tylko dla ciebie, Wilku, na przykład może to być jakiś żaden problem, a dla kogoś to może być, że tak powiem, problem życia i śmierci. Wilku, tutaj, tutaj trzeba by po prostu rozpatrywać bardzo indywidualnie każdy przypadek. Tak, ja patrzę na bardziej skalowalnie. Po prostu patrzę indywidualnie. Bardzo, tak, za każdym razem, tak. Patrzę bardziej tak, no powiem statystycznie, szeroko, tak. Okej. Słuszna opinia WW, tak ja się na tym bardzo staram i zastanawiać. Dopóki te powiększanie ust, czy jakikolwiek wpływ na wygląd tej kobiety, mężczyzny również, tak? Bo jedni i drudzy takie operacje przechodzą i nie muszą być transseksualne wcale z tego powodu, nie zmierzają tak naprawdę na swoją szkodę tak gdzieś na przyszłość. Bo takie później jest z kolei postrzeganie społeczeństwa i ja tak mogę nie spojrzeć, bo mówię, że mi nie przeszkadza, a inni będą to gdzieś niestety piętnować, po cichu najczęściej i robi sobie krzywdę. Nie krzywdę, że sobie powiększyła usta raz w 10, tak? Tylko to, że ludzie bardzo mocno przez to zmieniają postrzeganie, tak? Takiej osoby. Patrzą na nią przez ten pryzmat, więc w ten sposób niechcący tak naprawdę, mimo tego, że to postrzeganie też może być jakoś płytkie, dają szansę tym ludziom do oceny, tak? A ludzi z kolei innych nie zmienisz, będą oceniać. Przez to ta osoba,
która jest bardzo czuła na swoim wyglądzie, tym bardziej z tego powodu później cierpi. No oczywiście, ale wiesz, w tym momencie ta osoba myśli, że, znaczy nie myśli, tylko wiesz, czuje i uważa, że robi dobrze i siebie uszczęśliwia. To, że na przykład za 5, 10, 15 lat może inaczej uważać, to wiesz, na ten moment ona robi to, co uważa, że w tym momencie jest jakby, no, powinna albo i chce. Nikt jej tego nie ma prawa zabronić. No oczywiście, zabranie. Że nie. Nie oznacza, że będę to pochwalał, ponieważ jeżeli sobie spojrzymy za te 10 lat, to mamy świadomość, że procentowość tego, że ona będzie przez to skrzywdzona, jest bardzo duża. Prawda? No wiesz, nie to nie chodzi, że musisz to, że musisz to po prostu jakby, brakuje mi słowa. Ale te osoby nie chodzi o akceptację. To chodzi nie o musisz tego popierać. Tak, to nie chodzi o ich, bo to nie jest kwestia winy, tylko umiaru, wiesz? Chodzi o to, żeby w tym wszystkim, co robimy w życiu, mieć umiar, tak żeby później z tego powodu nie cierpieć. Bo to, co mówisz, tak, nie można potępiać osoby, i to Agata też powiedziała wcześniej, i miała bardzo rację w tym, że mnie poprawiła, dużą, że nie można potępiać, powiększa usta, tak, w zasadzie możemy robić wszystko, co chcemy. Absolutnie tak. Ale chodzi o to, żeby w życiu postępować w pewnych aspektach ze względu na to, że tak jest skonstruowany świat i ludzie, niestety. Niestety dodam, tak? Z takim umiarem, który spowoli, pozwoli nam się dystansować. Chyba, że to jest bardzo ważne, dysponujemy na tyle silnym charakterem, że umiemy się przed tym obronić. Niestety ludzie, którzy zwracają bardzo dużą uwagę na wygląd, tak? Takiego dystansu z reguły nie mają. Bo to, że zwracają na niego uwagę, to już o tym świadczy częściowo. Ale to też będzie truizm jakiś, tak? No ale no, tak należy na to spojrzeć. Ciężko znaleźć umiar, bo każdy ma inną miarę. No, wiesz co? Całe życie polega na szukaniu złotego środka, moim zdaniem. I zawsze będziemy popełniać błędy, tak? Co nie oznacza, że tak naprawdę no, są rzeczy, gdzie przesadzamy i każdy z nas gdzieś w jakimś aspekcie potrafi przesadzić. Tak sądzę, no nie wiem. No. To jest bardzo trudny temat i bardzo indywidualny. I można go, co więcej, często, tak jak piszesz, ja nie wiem, czy ktokolwiek znalazł złoty środek, tak? Nie znam takich osób. Ja złotego środka nie znalazłem nigdy w swoim życiu. Nie wiem, czy Mara znalazła, albo Sara, albo ty. Więc nie ma czegoś takiego, ale na pewno do tego dążę. To co Uki napisał, albo napisał, nie wiem, ten, przepraszam, ten był taki neutralny nick, to myślę, że temat operacji plastycznej jest podobny do robienia sobie tatuażu. Proszę? To jest Ajuka, to jest Uki od nas, z Watach. No ale chodziło mi o to, że to jest bardzo dobre porównanie, że operacje plastyczne można porównać sobie do robienia tatuażu, że ludzie po prostu robią to wszystko z różnych powodów, różne motywacje i że tak powiem, każdy... No każdy po prostu jest dobre, nie? Dla masz kogoś, bo to jest kwestia indywidualna. Znam historię tych tatuaży bardzo dobrze, córciu. Bardzo dobrze je znam. Wiem. Mówiliśmy o tym. Twoje tatuaże mają swoją historię, niosą ze sobą opowieść, prawda? No wiesz, ja nie robię tego dla kogoś, tylko dla siebie. Ale siebie. Są to tatuaże z opowieścią. Wiem. Wiesz, nie, każdy nie z nich ma znaczenie, nie? Znaczy, wiesz, ja nie mam problemu, żeby o tym mówić. Ale nie opowiadajmy o tym, no, bo to jest bardzo intymne. Ten tatuaż nie, jest... Nie, to nie jest. No, okay. Znaczy, okej, okay, wiesz, jeden to jest mój pies, a drugi no to jest lew, nie? No wiem. No, ale nieważne, ale to jest jakaś twoja opowieść, która gdzieś symbolizuje twoje się do... A powiedz mi, jak dużo dziewczyn ma zwane tatuaży, delfinki, kotki, takie typowo szablonowe, znikąd? Ale ludzie robią tatuaże... z różnych powodów, nie? Niektóre taką pod, nie wiem, pod taką napływem chwili, nie? Po prostu o, nagle, o, chcę tatuaż i idzie tak, sobie ktoś robi. To wiesz, to zależy od, indywidualnie od kogoś, wiesz. Kocham, dla mnie to jest to, że jak ja chcę mieć na skórze coś ważnego dla mnie, jakby takie utrwalone, nie? Zgadza się, jest kocham Edka, kocham Grażynę, milion rzeczy może się wydarzyć. Wiesz, w tym momencie...
Dla kogoś ten Edek, czy Grażyna, czy ktoś W tam był danym na tyle momencie ważny, by jest ważne. chcieli sobie, No wiesz, tak. utrwalić. Dla nich ten moment był bardzo ważny. To, że się skończył, się zmienił, to jest, no, później co innego, nie? Że na przykład No tak. później już nie są z Edkiem, tylko z jakimś tam Marcinem albo A czy to coś, nie nie? jest tak, że te tatuaże tak naprawdę, tak? Nie powinny nieść ze sobą opowieści? To zależy od kogoś. Kwestia indywidualna, wiesz, dla mnie to, że tak powiem, ja nie wytatuowałam sobie na skórze coś, co dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Tylko wiesz, no, ja mam tatuaże, które są dla mnie w jakiś sposób ważne i że tak powiem, wszystko, co będę sobie tatuować, to też będzie miało dla mnie bardzo ważne znaczenie, nie? To, że na przykład, nie wiem, za jakiś czas coś się może zmienić, nie wiem, coś ten, no to trudno życie, ale wiesz, ja po prostu. Tak jak mówię, kwestia indywidualna. Dla mnie to jest tatuaż jakby utrwaleniem czegoś, co dla mnie ma znaczenie, a to, że ktoś inny sobie tak, nie wiem, szczeli sobie jakąś osę, pszczołę, jakąś motylka czy coś, no to jest. Jakiemu to się podoba, to proszę bardzo. Dobrze, ja Ja tutaj co najwyżej u wrócę. kogoś mogę, wiesz, podziwiać tatuaż, jeśli jest fajny, to wow i tyle. Wiesz, dla każdego coś innego ma znaczenie. Skąd wiesz, może To ta wypłynie moja piłka dla kogoś ma nietolerancja. jakieś znaczenie, nie? Mara, wypłynie moja nietolerancja. No? Moja nietolerancja w tym, bo ja myślę, że nie ma żadnej w 100% osoby tolerancyjnej. Ja uważam tu. Uważam, że tak znaczące, ale to są moje poglądy na tatuażu. I tak bardzo ważna rzecz jak tatuaż powinien nieść opowieść jakąś. Uważam, że jeżeli nie ma opowieści, pod wpływem chwili jakiejś nieprzemyślanej, coś sobie bierzemy, rysujemy, to nie jest dobre, tak? I to jest moja nietolerancja. Ja wrócę do WW, na mnie napisze, ja poproszę instrukcję obsługi życia. Bardzo. Słuchajcie, jest z nami pewna moja bardzo lubiana przeze mnie youtuberka, nie wiem czy wszyscy znają, Winter Werewolf. Nie wiem skąd on ma takie teksty, że coś się nie wychodzi. Jest to bardzo mądra osoba, bardzo mądra dziewczyna, która świetnie nagrywa, tak? Ma szeroką wiedzę na temat różnych uniwersów. I w ogóle jest bardzo przyjemną osobą w obyciu. Ciągle mnie poprawia za każdym razem i mam w tym często bardzo dużo racji. Ja na przykład mówię kiepsko po angielsku, w związku z tym burę od niej dostaję. Weźcie ją, powiecie, żeby dała sobie spokój, jeżeli coś nie wychodzi, bo jest naprawdę fantastyczną osobą i poproszę o jakieś miłe słowa dla niej. I tyle, bo irytuje mnie, jak tak pisze głupoty tam No, do ja mnie. też w zasadzie ja się, że tak powiem, w jednej kwestii dołączę do Winter. Jak Tak. jest gdzieś instrukcja, jak w życiu? Nie. No, osobie, która zawsze go objeżdża. No widocznie nie ma powodu, żeby tego wilka objeżdżać, starego grzyba, tak? Bo tam robi błędy, no i robi błędy, tak? To jest mój wieczny konik. Karolina, jaki niesie tatuaż? Jaki masz tatuaż, jeżeli to nie jest tajemnica, powiedz nam. Czy ktoś tutaj ma tatuaże z was wszystkich, powiedzcie mi? Z widzów? Halo do widzów, tutaj Sara, Mara i do widzów. Czy No, ktoś ja ma mam tatuaże? trzy. Ja nie mam żadnego. Sara jest straszna, nie ma tatuaży, jest nietolerancyjna. Nie lubi ludzi z tatuażami. Jestem tolerancyjna, nienawidzę wszystkich porówno. Jesteś. Kto ma tatuaże? Ty masz kolczyki? Ale tylko w uszach masz, czy w brzuchu też, Winter? Bo wiem, że są te pępkowe, a już nie mówię o miejscach intymnych też ludzi. Są Więc dla. pępkowe, intymne, językowe, są jeszcze takie dermale, które Dermale? jakby Czym są takie, dermale? Ja nie to wiem, są czym są takie jakby dermale. implantowane pod skórę kawałeczek i kawałek wychodzi nad skórę. I wiesz, na przykład masz takie bardzo fajne, takie, nie wiem, jakby malutkie, nie wiem, kilkumilimetrowe właśnie takie jakby mini kolczyki, tylko że wiesz, taka właśnie, nie wiem, biały kryształek czy coś, to wychodzi ci nad skórę, a reszta taki jakby właśnie jest pod. Tekstil. To jest fajne, ale na przykład, znaczy mi się to bardzo podoba, ale ja bym tego nie zrobiła, bo ja bym sobie to rozwaliła i że tak powiem, kawałek skóry bym rozwaliła najczęściej, bo wiesz, no ja nie jestem zbyt uważna czy coś i, że tak powiem, albo niechcący sama bym coś mogła z tym zrobić, albo coś by mi z tym coś zrobiło. Więc jak mi to się bardzo podoba, to ja tego nie ruszam. Okej, mamy tutaj Old School'a z nami, który słucha Depeche Mode. Ja nie wiedziałem, że młodzi lubią Depeche Mode słuchać. Depeche Mode 25 lat temu było, więc nie sądziłem, że ktoś jeszcze Depeche Mode może słuchać z młodych ludzi, ale graty za oldschoolowość tekstil. No, Uki, masz tatuaż? Julka, Juleczka, macie jakieś tatuaże? Ktoś z widzów ma jakiś tatuaż albo coś, co chciałby nam powiedzieć, że ma, co go wyróżnia albo ma fiksację na ten temat jakąś?
Ale na przykład to też jest fajne, jak tutaj Uki napisał, ucz go angielskiego, proszę, czyli na przykład dużo ludzi bardzo chce i jakoś nie może tego przeżyć, że nie umiesz za dobrze angielskiego, bo umiesz, wiem o tym, nawet ostatnio jak byłam, to gadaliśmy o tym, umiesz, jak wiesz, wtedy z Asią i ten, ale jakoś, że po prostu nie umiesz tak dobrze, idealnie, super angielskiego. No i nie wiem, że widzisz, jakby dużo ludzi jakoś nie może tego przeżyć, a mi to wcale nie przeszkadza i nie będę ci mówić no, uczy angielskiego czy coś, bo nie wiem, po prostu, no wiesz, tak akceptuję to i co najwyżej wiesz, jakbyśmy grali w Halo czy coś, to będę ci to tłumaczyć, nie? Sama ci powiedziałam. Ja wiem, już obiecałaś, że wiesz, dla mnie to jest żaden problem i nie ja czuję jakby zmuszony, potrzeby. No to nie, że zmuszony, ja tylko zaproponowałam sam nawet ten, nie, że nie, mówię, ja że... chcę. Dobra, nie, nie. Powiedziałem. A ja dostaję tymczasem depresji przez to, że nie umiem angielskiego. Dobrze, ja mam pytanie do Karoliny. Słuchajcie, zwracamy na nich uwagę. Karolina, czy ty mówisz o Frei, bogini łowskiej, tak skandynawskiej? Mówisz dokładnie o tej Frei, dobrze rozumiem? To chodzi o Freję, boginię łowów? To jest jedno. Frei, nie, nie, jeśli chodzi z niemieckiego Frei, to jest wolność. A, wolność, okej. No tak, faktycznie. Teraz już bo w Niemczech zrobiła na koniec wakacji, więc no Frei to bogini łowów wolność. Freja, tak, skandynawska, wolny. Jest moją ulubioną, dlatego tak aż myślałem, że mnie zaskoczy ktoś, kto ma podobne ulubionych bogów, czy boginie. No, uwielbiam Freję, po prostu kocham Freję. Jak będziesz teraz, to będziemy grać w ten. Postanowiłem, Mara, jak przyjedziesz teraz do domu, to będziemy grać w God of War i tam jest Freya. Ale nieważne. Juleczka ma febrę. Febrę, pisz o chorobie, że masz febrę i masz dreszcze, czy febrę, co to jest febra? Ktoś wie? Bo ja nie wiem. Jestem stary, kurde. I czasem Mirku, może nie rozumieć. No? Przegarnij mi i daj przejść God of War u ciebie. Zgadaj się z Marą, bo ona przekupiła moją żonę. Już ma dobrze. A ty nie przekupiasz. No ja nie wiem jak, ja byłam tak zestresowana. Ty nie wierzę, Winter kupiła PS4. Oh my god, Jezus, oh my. Ja przepraszam, że my się tak złecie. Bo my już znamy parę lat. Ona kupiła PS4, ale jak to się wydarzyło? Ja nawet nie kupiłam. A tyle razy starasz się mnie przekupić, ale... ściskasz mi, zawsze pada. Ja pierniczę po prostu, tak. Tu Baldur Gates i God of War. O, ale będzie polewka teraz. Dobra, nieważne, słuchajcie. Ale wiek, chodzi mi o to, że widzisz, ja po prostu tak mam, że widzisz, jak ty ludzi stara się ciebie jakoś no tutaj przerobić, żebyś zangielszczył się, to po prostu ja nie mam problemu. Nie wiem, jak tak po prostu mam, że wiesz, że akceptuję, nie mam potrzeby, żeby narzucać, zmieniać czy coś. Tak po prostu jest. Dobrze, moi drodzy, bo ja myślę, że powolutku trzeba kończyć. Na temat Horizona PS4, God of War z WoW-u my rozmawiamy jeszcze, tak sądzę. A zobacz, jak się kurde zbunkrowała z tą informacją. Natomiast nie wierzę w to do tej pory. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy, tak, bo powolutku już jest godzina 22:48. Zapraszamy was na nasze kanały. Maurycy Wilk, Sara Temer oczywiście, tak, oraz Mara Łów, tak. One będą w podpisie w streamie u Sary do naszych kanałów odwołania. Takie podcasty dotyczące różnych osób ja będę w tej chwili znowu na nowo organizował, więc będą tutaj różni goście i różne tematy. Zapraszam was również, moi drodzy, na Wilczą Watachę. To jest inicjatywa na Discordzie, polecam bardzo. Sara zamieści, mam prośbę w podpisie, taki adres do tego Discorda. Znaczy to wrzucę już, mogę teraz rzucić tak. Na streama, a gdzie, tak to zamieszczę gdzie w tym. Właśnie, tak, gdzie staramy się rozmawiać o milionie rzeczy nie... oraz być innym, ale również o pasjach, typu fantastyka, fantazy i podobne jakby i kwestie, i gdzie promujemy w miarę możliwości tak naprawdę przyjaźń i takie, no nie wiem, takie ważne może słowa komunały, jak brak hejtu, jak tolerancja, jak na przykład to, że nie przeklinamy w ogóle na Discordzie, tak? Mamy taką zasadę, bo przeklinanie w tekście na przykład buduje niepotrzebną agresję, no i możemy się tam spotykać i zadzierzgać nowe przyjaźnie, tak? Nieważne, kto jest jakiej płci, jakiej orientacji, jakich przekonań. Tam wszyscy rozmawiamy ze sobą w sposób taki, żeby się nie krzywdzić. Moment. To tyle. To ja konkurencyjnie zaproszę na mojego Discorda, do którego link oczywiście. U mnie można przeklinać i można wrzucać arty z Yuri i Yaoi.
więc jest ciekawiej. Ale można przeklinać. Na Discordzie u mnie spotkacie i Sarę, i Marę. Sarę. Największy argument można wrzucać rzeczy z Jało i Jury. Innych ciekawych również raczkujących lub początkujących youtuberów, którzy mają bardzo ciekawe materiały. I ciekawych ludzi, tak? No bo to chodzi o to, że nie żyje miłość i przyjaźń, tak? Ja jestem pacyfistą i tyle. Gain porn. Boże, drogi Winter. Litość po prostu. No, Boże, Winter powinien napisać Asali porn. Ona zdegenerowała całkiem. Ja słowo napisała gain nie, porn. Nie, nie, się jest cały czas całkowicie niewinna. Ale to ja, powinno być Asali porn. Ona jest niewinna, zawsze pisze. Kim jesteś, co robiłaś z WW? Na litość boską. To dobra, na pewno nie jest mój wpływ, nie, nie. Ja nie wiem, po prostu to jakiś inny człowiek, jakiś obcy ją opanował. Dobra, ja nie słuchajcie, moi drodzy dziewczęta, chłopcy, wszyscy, którzy tu byliście, bardzo wam dziękujemy naprawdę za to, że przybyliście. Mam nadzieję, że się podobało lub się nie podobało, to piszcie. I co? I żegnamy się, nie? Mam nadzieję, że było ok. Ja też. Ja też. Ogólnie przez cały stream osób, tak patrzyłam na ten, na mój internet i zastanawiałam się, kiedy on padnie. Okej. Okay. Dobra, ale nie padło, słuchajcie, było gorąco. Wprawdzie mamy 21 łapek w dół, ale 23. Więc nie każdy się zgodził z tym naszym przekazem. To zawsze tak jest, nie przejmuj się. Okej. Okay. Kochani, było nam bardzo miło. Bardzo wam dziękujemy. Sara, kończymy. Papatki. Pozdrawiam, papa.